Dzień dobry Państwu, kłaniamy się serdecznie w to wtorkowe popołudnie z Gdyni. Krzysztof Brede i Kuba Staszkiewicz, zapraszamy na ostatni mecz pierwszej rundy eliminacyjnej naszej grupy eliminacji Mistrzostw Europy do lat 19. Za kilka minut reprezentacja Polski zagra tutaj na Stadionie Miejskim z Włochami. Mecz, można powiedzieć, który zdecyduje, choć nie tylko to spotkanie, bo sytuacja w tabeli tak się właśnie ułożyła, zdecyduje o tym, które dwa zespoły przejdą dalej, bo taki jest regulamin tej pierwszej rundy eliminacji, do której w sumie przystąpiło 51 europejskich reprezentacji, 12 grup, 4 zespołowych, 1 3-zespołowa, no i po dwie najlepsze przechodzą dalej, plus jedna z trzecich miejsc z najlepszym bilansem, a zwolniona z tej pierwszej rundy jako najwyżej rozstawiony zespół była Portugalia. Później będzie druga runda tych eliminacji i finały w lipcu 2023 roku na Malcie, gdzie oczywiście też zagrają gospodarze. Tyle tytułem regulaminu. Widzimy 15 stopni, pochmurno. Dobra pogoda do gry w piłkę? Myślę, że bardzo dobra. Lekko zroszone boisko, nie ma słońca, murawa nie będzie sucha, czyli będzie sprzyjała szybkiej grze kombinacyjnej i mam nadzieję, że taka właśnie będzie. No i będzie odbierała w sytuacji bramkowej. Mamy wyniki tej naszej grupy piątej. Włochy-Estonia 0-2, to była na pewno największa niespodzianka tego turnieju. Bośnia i Hercegowina-Polska również 0-2. Włochy-Bośnia i Hercegowina 3-2. Polska-Estonia 2-0. W tabeli prowadzi Polska przed Estonią, Włochami i Bośnią. Dzisiaj dwa mecze oprócz starcia biało-czerwonych z Italią, także równolegle w Rumi rozpocznie się spotkanie Estonii z Bośnią i Hercegowiną. O tyle jest to wszystko istotne, że no tutaj właśnie będziemy patrzeć na tabelę. Żaden zespół nie stracił jeszcze szans na awans. Oczywiście wszystko zależy od ułożenia się tych wyników, ale nawet Bośnia i Hercegowina teoretycznie może jeszcze myśleć o tym, że awansuje, pod warunkiem oczywiście, że Polska pokona Włochy, a Bośnia wygra dzisiaj z Estonią. O nastroje w polskiej reprezentacji spytaliśmy tuż przed spotkaniem Marcina Brosza, trenera naszej reprezentacji. Marcin Brosz, trener reprezentacji Polski do lat 19. Ostatni mecz turnieju eliminacyjnego w Gdyni przeciwko Włochom. Mecz o być albo nie być. Tak podchodzicie do tego spotkania? Nie, nasza filozofia jest prosta. Chcemy w każdym meczu wygrywać, w każdym meczu chcemy próbować grać to, co trenujemy i jak gdyby patrzymy na nas, patrzymy jak się rozwijać, tak? Ten wynik jest dla nas ważny, bardzo ważny, natomiast też patrzymy jak ci chłopcy robią postęp, jak się rozwija, bo pamiętajmy, że tak jak pan powiedział, to jest reprezentacja Polski do lat 19, czyli nie tylko wynik, a w szczególności rozwój tych zawodników, żeby też z perspektywy czasu duża grupa tych zawodników trafiła do pierwszej reprezentacji. A spoglądając już na aspekt turniejowy tylko i wyłącznie, wiadomo, że remis da nam pewny awans, ale trudno tak podchodzić do meczu z Włochami, którzy byli papierowym przynajmniej faworytem przed tym turniejem. Natomiast no, oni mają na koncie porażkę. To tylko pokazuje, że piłka młodzieżowa jest mniej przewidywalna chyba niż ta seniorska. Jakiego meczu możemy się dziś spodziewać? No chociaż patrząc na piłkę, jak ostatnio Italia gra też seniorzy, to też mecz z Anglią, ich ostatni wczorajszy z Węgrami, no taka jest piłka, tak? Każdy przeciwnik, każdy chce wygrywać, każdy przeciwnik robi postęp. Nawet te mecze, proszę zobaczyć, jak gra Estonia, jak gra Bośnia, tak? Wszyscy się rozwijamy, wszyscy chcemy grać jak najlepiej a to, co pan powiedział, na pewno ta piłka młodzieżowa dodaje jeszcze to, że jest bardzo mocno nieprzewidywalna, bo jednak zawsze młody zawodnik, to są duże emocje, tak? Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, nasz pomysł, nasza filozofia jest być przygotowanym do każdego spotkania jak najlepiej potrafimy i starać się w każdym spotkaniu wygrywać. I tutaj się jak gdyby nie zmienia, czy gramy z Estonią, z Bośnią, czy w dzisiejszym spotkaniu z reprezentacją Italii. Fajne słowa trenera Brosza, filozofia taka, patrzymy na siebie, chcemy wygrywać niezależnie od tego, z kim gramy. O tym, jak gra reprezentacja Polski Marcina Brosza, oddaję głos fachowcowi Krzysztofowi Bredę, koledze po fachu naszego szkoleniowca. Tak, reprezentacja Polski do lat 19 Marcina Brosza w atakowaniu będzie miała strukturę 1-3-1-4-2.
Z kolei w obronie 1-5-3-2. Myślę, że to jest taka struktura, którą bardzo dobrze trener zna z pracy w Górniku Zabrze, bo taką stosował. I myślę, że te zasady, które on ma ze swojej wizji zaczerpnięte, jest mu łatwiej wprowadzić i dopasować do tego zawodników, bo wiemy, że on wybiera zawodników z tej kategorii wiekowej wszystkich, którzy mają paszport polski. Z kolei Alberto Bolini, szkoleniowiec włoski, no preferuje takie ustawienie 4-3-3 i zgodnie z taktyką, którą nam tutaj przekazano, no mniej więcej tak właśnie Włosi będą dzisiaj grali. No nie jest to nic nowego, jeśli chodzi o włoski futbol. Tak, nie jest nic nowego, tylko że trzeba też będzie zauważyć, jak będą się organizować, bo wiemy, że układ 1-4-3-3 ma dużo modyfikacji. Możemy grać na dwóch napastników, jednego ofensywnego pomocnika, możemy grać na trzech szeroko ustawionych napastników, jednego centralnego i dwóch zewnętrznych. Możemy z kolei grać na jednego napastnika centralnego i dwóch pod nim ofensywnych pomocników. I tutaj będzie trzeba zobaczyć, bo szczególnie jeśli chodzi o tą formację ofensywną, ona może się różnić, bo tak to struktura bramkarz, czterech obrońców i trzech pomocników zawsze będzie to samo. Może tu być jeszcze takie zaskoczenie, że mogą zagrać jak Juventus swego czasu grywał, ze względu na to, że trójka z Juventusu ofensywna 1-4-4-2 w tak zwanym diamencie ustawionym w środku i może to właśnie być takie ustawienie. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Myślę, że trener też sugeruje się zasadami, które panują u niego w drużynie i jest to dopasowane do zawodników włoskich, jakich on posiada. Z pewnością duży egzamin dla reprezentacji Polski, bo pomimo tego, że Włosi przegrali niespodziewanie to pierwsze spotkanie z Estonią 0-2, ale to jest też, myślę, specyfika po prostu piłki nożnej. No, co z tego, że masz przewagę, co z tego, że kreujesz sytuację, co z tego, że masz piłkę, posiadanie piłki w granicach 70%, jak jeden stały fragment, jakaś kontra i przegrywasz mecz w doliczonym czasie gry, bo tam dwa gole padły dokładnie w 90 minucie. Widzimy, że już rezerwowi powoli zmierzają w kierunku ławek. Natomiast wracając do poprzedniej myśli, Włochy oczywiście uchodzą za najlepszą podobno drużynę w ogóle w tej kategorii wiekowej w Europie. Tak się nawet o nich mówiło, a się okazuje, że też potrafią przegrać z dużo niżej notowanym rywalem Estonią, co wcale nie znaczy, że dziś Polacy będą mieli łatwo. Myślę, że będą mieli najtrudniejszy egzamin spośród tych trzech, które tutaj w Gdyni ich czekają. No tak, piłka młodzieżowa jeszcze dodaje takiej niewiadomej i nieprzewidywalności. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, tutaj trener Brosz nam mówił, że fachowcy uznają tą reprezentację za jedną z najlepszych, tak jak powiedziałeś. Ja myślę, że dla Polski to dobrze, że grają ostatni mecz, muszą wygrać ten mecz, żeby być pewni awansu i żeby patrzeć tylko na siebie. Oczywiście mogą zremisować, tak, ale mówię, że to, co trener powiedział, dążą do zwycięstwa. Hymny państwowe przed nami. Najpierw oczywiście hymn Włoch. Czas na Mazurka Dąbrowskiego.
bojowe nastawienie biało-czerwonych, też skupienie po stronie włoskiej. No nie ma się co dziwić, stawka tego meczu dość wysoka. No ale tak jak mówiłem, też ciekawe będzie to, co się dzieje w Rumi, bo tam Estonia gra z Bośnią i Hercegowiną i to też będzie miało duży wpływ na tą skomplikowaną sytuację troszeczkę w tej grupie. Jak się okazuje, no nie zawsze. Dwa zwycięstwa Polaków wcale jeszcze nie dają im gwarancji niczego i remis to jest takie minimum, które musimy osiągnąć, żeby być pewnym przejścia do następnej rundy. Chociaż no miejmy nadzieję, że biało-czerwoni oczywiście to spotkanie po prostu wygrają. Tak, dobre jest to, co powiedział trener Brosz, że jego zespół zawsze dąży do zwycięstwa i jest nastawiony. To jest bardzo dobry sposób wpajania mentalności zwycięzców i chciałbym, żeby wszyscy w Polsce tak do tego podchodzili, bo nie ma się czego bać. Jesteśmy dobrze wyedukowani już, jeśli chodzi o możliwości te piłkarskie, dlatego lata do przodu i trzeba grać o zwycięstwo. Przedstawmy może składy, w jakich wystąpią obie drużyny. Biało-czerwoni w bramce z numerem pierwszym Oliwier Zych. W linii defensywnej będzie grał Igor Drapiński z numerem trzecim. Z numerem czwartym Miłosz Matysik. A tutaj widzimy sędziego, to jest Sarda Kardezler, turecki arbiter. On będzie tutaj dzisiaj rozjemcą tego meczu Polski z Włochami. Skończę myśl dotyczącą składu biało-czerwonych. Tu właśnie widzimy nasze zestawienie, czyli Drapiński, Matysik, a także Matyjewicz, Wiktor Matyjewicz, to będzie ta trójka obrońców, Kowalczyk, piłkarz z numerem 15, Mateusz Kowalczyk jakby na defensywnym pomocniku i później zobaczymy też na skrzydłach Jakub Kolan z numerem drugim oraz Miłosz Brzozowski z numerem 23. W środku dwójka Kacper Urbański, Maksymilian Ojedele. No i z przodu George Miel oraz ten, który strzelił dwa gole w ostatnim meczu tutaj przeciwko Estończykom, czyli Tomasz Pieńko. Jeśli chodzi o zespół włoski, w bramce Davide Mastrantonio, dalej Misori, Della Valle, Carodia i Cayode, Faticanti, Silvanello Lipani oraz Di Andrea Hassa i ten, który jest najdroższym, myślę, piłkarzem, przynajmniej najwięcej za niego zapłacono póki co z całego tutaj tego grona piłkarzy, czyli Tommaso Mancini, Juventus, wykupił go za 2 miliony euro, tego chłopaka i z numerem 9 ten napastnik właśnie w ataku reprezentacji Włoch trochę przypomina sylwetką przynajmniej Christiana Vieriego. Tak, widać, że dobre warunki fizyczne. No też numer 9 na plecach w reprezentacji Włoch zobowiązuje do tego, żeby dobrze się prezentować. Miejmy nadzieję, że polscy zawodnicy będą skutecznie potrafili go zneutralizować. On właśnie przy piłce i taka próba zagrania do boku. Widać, że no, ten piłkarz ma duży wpływ, myślę, będzie miał duży wpływ na grę ofensywną reprezentacji Italii, no, która tutaj wyraźnie takie ustawione w tym ustawieniu, o którym rozmawialiśmy, chociaż wiadomo, że będą też małe korekty w trakcie gry. Tak, już widać, że defensywny pomocnik Stivanello wchodzi pomiędzy dwóch środkowych obrońców centralnych i w rozegraniu i teraz widzimy w bloku defensywnym, czyli możliwe, że to jest nałożenie takiego systemu na system, żeby grały dwa systemy na siebie. Myślę, że tutaj Włosi są wyedukowani do kilku wariantów grania i tutaj właśnie mamy zastosowanie tych wariantów. Próba ataku pozycyjnego ekipy włoskiej i to twardo, ale czysto wszedł Maksymilian Ojedele i teraz on rozpoczyna kontratak polskiej reprezentacji. Dobre rozegranie piłki Ojedele i tutaj czeka na kolegów. Podłączył się Jakub Kolan, który dziś dostał szansę. Dobre podanie w kierunku Georgia Chmiela i w tej chwili, przepraszam, Tomasza Pięki. Ciągle utrzymujemy się przy piłce Ojedele. Tutaj jest właśnie Jakub Kolan, piłkarz Zagłębia Lubin, który dzisiaj otrzymał szansę od trenera Brosza. Ojedele, próba prostopadłego zagrania, ładne zgranie piłki, tam już jest Pieńko w polu karnym, ale też czujnie zachował się obrońca włoski oznaczony numerem 5, Lorenzo Della Valle. No i od własnej bramki rozpocznie reprezentacja Italii. Chwila jeszcze przerwy, bo tam zdaje się, że Tomek Pieńko lekko ucierpiał. Zobaczmy to jeszcze raz. Tak, w starciu z obrońcą dosyć mocno zaatakował go obrońca Włoch i myślę, że odczuł, ale to nic wielkiego.
nic wielkiego, ale znowu mamy piłkę. Kasper Urbański, Ojedele. No na tą dwójkę bardzo liczy dzisiaj trener Brosz, na tą dwójkę tych takich ofensywnie usposobionych bardziej pomocników. Oni mają tutaj tworzyć i kreować sytuację dla tych, którzy są bliżej bramkarza włoskiego, czyli dla Pięki, a także dla Chmiela. Tak, dwóch ofensywnych pomocników ustawionych od razu za dwójką napastników i tutaj widać od początku meczu bardzo dobre nastawienie. Ojedele każdy kontakt z piłką szuka ustawienia się przodem do bramki i wprowadzania tej piłki jak najwyżej od własnej bramki, czyli stwarzania tych sytuacji pod polem karnym Włochów. Tym razem lewą stroną próbujemy. No ale niedokładne, niestety zagranie Igora Drapińskiego. Piłka pod nogami Mastrantoniego. No i Włosi, oni z kolei będą teraz konstruowali akcję ofensywną. Ciekawostka, że nie kontynuowaliśmy tej obrony aktywnej, gdzie bramkarz miał piłkę, tylko było wyhamowanie i ustawienie się w strefie wysokiej, ale bez aktywnego pressingu. Myślę, że to też wynika z szacunku do rywala i do tego, że są w stanie wyjść spod tego pressingu. Ale znowu mamy piłkę i teraz Mateusz Kowalczyk, piłkarz, który ma chyba najwięcej, o ile się nie mylę, występów w seniorskiej piłce z naszych zawodników. Oprócz oczywiście też Miłosza Matysika, który sporo już grał na boiskach Ekstraklasy. Tak, w ŁKS-ie dość często występuje, jest młodzieżowcem, więc też jest to ułatwienie dla trenera Moskala, żeby korzystać z reprezentanta Polski. A to Alberto Bolini, doświadczony szkoleniowiec reprezentacji Włoch, człowiek, który pracował kiedyś w swojej już długiej i bogatej karierze, między innymi jako pierwszy trener Lecce, czy Salernitany, czy Modeny, no ale od kilku lat jest zatrudniony przez Włoską Federację, czy to w kadrze U19, czy U20, czy nawet U21, a teraz z powrotem jest w reprezentacji do lat 19. Tymczasem mamy chwilę przerwy, bo Wiktor Matyjewicz, piłkarz, który gra a propos we Włoszech, piłkarz, który jest wypożyczony z Unitarnu do Hellas Verona, lekko tam ucierpiał i czekamy na wznowienie gry przez reprezentację Italii. Giacomo Faticanti raczej będzie tutaj tym, który będzie dośrodkowywał. Tutaj trener Marcin Brosz. Było trochę nerwów chyba w naszym obozie mimo wszystko przed tym meczem, bo to jest duże wyzwanie. Gra przeciwko Włochom, czołowej drużynie Europy. Olivier Zych na naszych ekranach, bramkarz Aston Villa, kapitan naszej reprezentacji z kolei i właśnie wspomniany przeze mnie Faticanti, który jest kapitanem Włochów. Tak, no gra przeciwko Włochom zawsze wzbudza emocje, ze względu na to, że jest to jeden z najlepszych krajów w Europie, szczególnie który potrafi grać w piłkę, ma bogatą tradycję, historię. I wszyscy tam kochają piłkę. Dokładnie, to jest coś wielkiego. Tymczasem krótko rozegrany rzut wolny. I tutaj taka próba dośrodkowania, może nawet próba zaskoczenia trochę Oliwiera Zycha, przypadkowa przez piłkarza, który ma za sobą debiut w Serie A. To jest Luca Di Andrea. To jest piłkarz, który debiutował w tym sezonie w barwach Sassuolo w meczu z Torino i zebrał całkiem niezłe recenzje za ten występ. Taki centroszczał, często taki błąd techniczny wpada do siatki i dobrze, że tutaj dla Polski się to skończyło złym uderzeniem. Kasper Urbański, również gracz, który biega na co dzień po włoskich boiskach. Były piłkarz Lechii Gdańsk, który przeszedł do Bolonii i tam próbuje swoją karierę rozwijać. Grałeś z tatą Kaspra, z tak, Przemysławem Urbańskim? Z Przemysławem grałem w Lechii, jest ode mnie o rok młodszy. Bardzo duże zdolności wydolnościowe, mógł biegać, tylko że grał na boku i mógł biegać od 16 do 16. Inna pozycja niż Kacper, który teraz dośrodkował w pole karne. Tam próbowaliśmy dojść do tej piłki, no ale z tego wszystkiego stworzyła się kontrakcja zespołu włoskiego, aż pięcioma zawodnikami. Włosi w tej chwili atakują przy piłce Hasa. Piłkarz Juventusu Luis Hasa będzie strzelał z dystansu i piłka chyba po rykoszecie wyszła na aut. Nie wiem, czy to był najlepszy sposób rozegrania tej akcji przez piłkarza Juventusu. Można powiedzieć, że połakomił się trochę na tego gola. Proszę zobaczyć na powtórkę.
Bo wychodzili piątką przeciwko właściwie dwóm Polakom i chyba szybciej można było tą piłkę rozegrać. Myślę, że jeżeli nie zagrał w pierwsze tempo, to zdecydował się na ten dryblik. Najważniejsze dla, pewnie dla Włochów jest to, że zakończyli akcję uderzeniem, no i mają rzut rożny. Decyzyjność na tym poziomie jest oczywiście najważniejsza, żeby odpowiednią decyzję podjąć. On podjął o uderzeniu. Luka Di Andrea i tam Oliwier Zych pewnie chwyta piłkę w polu karnym. No Zych gra u siebie, to piłkarz, który wywodzi się stąd, z Gdyni, jest byłym zawodnikiem Arki i mówił, że to duże przeżycie dla niego występ na tym stadionie, gdzie kiedyś wyprowadzał jako młody chłopak piłkarzy żółto-niebieskich na mecze ligowe, no a dzisiaj w barwach reprezentacji Polski na oczach swojej rodziny występuje tutaj Oliwier Zych, który po grze w Arce przeszedł do Zagłębia Lubin i stamtąd trafił do Aston Villa. Chyba ciekawostką jest to, że jeszcze trzeba powiedzieć, że pierwszym chyba klubem Oliwiera była Osowa, w której Jacek Grębocki bardzo... Olimpia Osowa, dokładnie tak, ale zespół z Osowy. I tutaj Jacek Grębocki opowiadał mi kiedyś, że u niego właśnie rozpoczynał swoją karierę czy przygodę z piłką Oliwier. Jacek ma szczęście do piłkarzy, którzy zaczynają duże kariery. Bo Robert Lewandowski. Wiemy kogo trenował jako tak, szkoleniowiec z Nicza Pruszków. Pozdrawiamy tak, zresztą Jacka Grębockiego, ale patrzymy też na to, co się dzieje na boisku w Gdyni i tam Włosi rozpoczynają akcję od własnego pola karnego. Zagranie do boku. Hasa to gracz również Primavery Juventusu. Tutaj próbuje poszukać wzrokiem kolegów. No i teraz dobrze przeczytał intencje pomocnika Italii nasz zawodnik, ale straciliśmy piłkę w środkowej strefie. No i ten Mancini w tej chwili tutaj próbuje przyspieszyć troszeczkę, myślę, poczynania Włochów, którzy mają pewien kłopot, mi się wydaje, w tej początkowej fazie meczu z dokładnością podań. Tak, tak. Tutaj przede wszystkim ta dokładność podań jest kluczowa w początkowej fazie, żeby ułożyć sobie atak pozycyjny, żeby ułożyć sobie grę. No wiemy, że ogólnie chodzi w piłce, żeby dokładność podań była. Tutaj mieliśmy właśnie przewinienie włoskiego piłkarza i od rzutu wolnego biało-czerwoni Wiktor Matyjewicz. Mówiłem, gracz Hellas Verona, który również oczywiście Primavery tego zespołu. We Włoszech jest troszeczkę inne podejście do dawania szansy może piłkarzom młodym w klubach ligowych. Raczej dość długo trwa ta kariera w Primaverze, później często ci gracze trafiają też na wypożyczenia do klubów Serie B czy Serie C. No i ta droga do Serie A nie jest taka prosta. Myślę, że to jest bardzo trudna liga. Wiemy, że... Przerwę ci na chwilę, bo próba zagrania za plecy obrońców, ale tam czuję Davide Mastrantonio, bramkarz reprezentacji Włoch, gracz właśnie z klubu Serie C, Triestiny, i tam ten piłkarz dwa mecze już rozegrał w tym sezonie. Tak, i kończąc swoją myśl, jest to bardzo trudna liga. Przez lata była ona uważana za bardzo taktyczną, zorganizowaną, ale też siłową ligę i bardzo trudno się w niej gra. Dlatego myślę, że ci młodzi zawodnicy muszą być bardzo dobrze przygotowani, ograni, żeby wejść i utrzymać się w Serie A. No i konkurencja jest ogromna też różnych piłkarzy innych nacji, z którymi też trzeba wygrać rywalizację o to, żeby się dostać do kadry pierwszego zespołu w takim klubie, jak w takich klubach z czołówki, czy nawet z dołu tabeli Serie A. Włosi tymczasem próbują wolno dosyć, ale cierpliwie rozgrywać piłkę. No i zobaczymy, czy biało-czerwoni tutaj na ile im pozwolą. Na razie dobrze to wygląda z naszej strony, jeśli chodzi o taką grę w kontakcie, o takie wyprzedzanie, myślę też decyzji pewnych włoskich piłkarzy. Nie dajemy się zaskoczyć, chociaż teraz nieźle tam próbuje od skrzydła rozpocząć ten atak oznaczony dwójką Filippo Misori, ale tam czujnie w linii defensywnej Miłosz Brzozowski, piłkarz Hansy Rostock, który cofnął się pod własne pole karne i dobrze popracował w defensywie. Teraz składał się tam chyba do przewrotki. Wydawało tak. mi się gracz Tommaso Mancini, który, o którym już wspominaliśmy, że no, Juventus Turyn tutaj zdecydował, wygrał walkę o niego, bo tam kilka klubów z tego, co tutaj spece nasi polscy od piłki włoskiej mi podpowiedzieli. Piotrek Dumanowski, dziennikarz Eleven Sport, dziękuję mu bardzo za kilka cennych
uwag na temat tej młodej włoskiej reprezentacji i właśnie wspominał o tym, że od tego gracza no, stoczyła się jakaś tam batalia między dużymi włoskimi klubami. Właśnie zagranie w kierunku Manciniego, ale tam bez wielkich ceregieli Wiktor Matyjewicz, który na razie dość pewnie sobie poczyna w tej obronie. Twardo grający piłkarz, który tutaj nie wymyśla jakichś cudów w defensywie, ale gra skutecznie, to jest najważniejsze. Co do Manciniego, na pewno jest to taki zauważalne, że często do niego posyłane są piłki, czyli ma to zaufanie od swoich partnerów. Rzut z autu daleki, w pole karne, tam właśnie próbowali Włosi dotrzeć do tej piłki, ale mają teraz przewagę liczebną. Tutaj, Kiks przytrafił się piłkarzowi Juventusu z numerem 7, Luisowi Hasie, ale też nie najlepsze tutaj to wyjście z naszej połowy i złe podanie tutaj Ojedele, a Włosi konstruują akcję w ataku pozycyjnym. Tak, widać, że nisko ustawiona reprezentacja Polski. Dośrodkowanie i Zech po raz kolejny na przedpolu interweniuje bardzo poprawnie. Tak. Daleki wykop w kierunku tam ustawionego wysoko Tomasza Pięki, ale Włosi przejęli tą piłkę. I od kilku minut mają lekką inicjatywę, trzeba to też jasno powiedzieć. Właśnie Mancini teraz przy piłce oszukał troszeczkę oznaczonego numerem 4 Miłosza Matysika, no ale kolejna decyzja piłkarzy włoskich chyba tak nie do końca przemyślana, bo można było chyba jeszcze popróbować tą akcję dłużej rozegrać. No widać, że są nastawieni na to, żeby cały czas dawać powody do pracy Oliwierowi Zychowi i tutaj widać, że są nastawieni na to, żeby oddawać te uderzenia do bramki. No nie ma uderzeń, nie ma bramek, więc wychodzą pewnie z takiego założenia. Tylko no trzeba też nad precyzją troszeczkę popracować lepiej, bo na razie to... Dla nas może dobrze, że tak strzelają. Tymczasem kolejna akcja w bocznym sektorze boiska, tam Jakub Kolan, który dzisiaj otrzymał szansę, już wspomnieliśmy o tym, że tutaj trener zdecydował się na pewne rotacje w składzie. Dawid Bugaj wcześniej w obu meczach poprzednich naszej reprezentacji tutaj hasał po prawym skrzydle i spisywał się całkiem nieźle, no ale granie co 3 dni, tłumaczył nam trener swoje pewne tutaj decyzje personalne. Wymusiły też pewne rotacje. Teraz chyba nie było faulu, zdaniem arbitra, na Mancinim. Ojedele tutaj daleko cofnął się na własną połowę Chmiel i rozpoczynamy od rzutu z autu. Co ciekawe, Ojedele cały czas szuka podań do przodu, nie chce zwalniać, nie chce grać w tył, tylko pierwsze, co ma w głowie, to granie do przodu i to mi się podoba właśnie, żeby szukać tej gry z progresją, czyli żeby być z każdym momentem być jak najbliżej bramki przeciwnika. Z autu rozpoczyna oznaczony numerem 13 Michael Olabode Kayode. To piłkarz, który ma także obywatelstwo Nigerii. Tutaj gra dzisiaj na lewej obronie piłkarz Fiorentiny. I co ciekawe, trzeba zwrócić na to uwagę. Widzieliśmy, jak bardzo daleko wrzucił tą piłkę. Trzeba być czujnym, bo chcieli zaskoczyć drużynę Polski właśnie tym wrzutem z autu, bo wiemy, że nie ma spalonego i bardzo dobrze się zachował nasz środkowy obrońca. Doping na trybunach, na pewno kilkuset sympatyków futbolu. Tutaj chyba dzisiaj niektórzy nauczyciele no, zwolnili swoich uczniów z lekcji i dzięki temu mogli oni zasiąść na trybunach gdyńskiego stadionu. Nie pierwszy już raz tutaj starają się dopingować naszą drużynę narodową, a tymczasem Polacy w ofensywie. No i mamy teraz Matyjewicza, który wysoko podszedł, dograł w pole karne do Tomka Pięki i mamy bramkę piękną, chociaż niestety nieuznaną, a szkoda, bo arbiter, asystent sędziego tutaj zasygnalizował spalonego. Chwaliliśmy tego Wiktora Matyjewicza i pokazał nam, że mieliśmy rację. Tak, bardzo dobra akcja, atak pozycyjny ze zmianą kierunku z lewej strony na prawą, zakończony dośrodkowaniem w pole karne i tam spalony, ale bardzo dobra akcja i pokazuje, że Polska potrafi przyspieszyć, potrafi grać do przodu i potrafi tworzyć dobrą sytuację. No na pewno tutaj piłka szuka Tomka Pięki w polu karnym i fajnie tą akcję w ogóle wykończył.
rozmawiamy o golu nieuznanym, może niepotrzebnie, ale jest tak długo, ale na pewno godne było to uwagi. Troszkę podobieństwa do Haalanda, który wykończył w jednym z meczów Manchesteru City też takim wyskokiem i uderzeniem piłki bokiem stopy. Tymczasem Włosi tutaj bliżej naszego pola karnego. No i mamy 11 dla reprezentacji Italii w zupełnie niegroźnej sytuacji. Oj, ciekawa sytuacja. Trzeba to zobaczyć. Jakub Kolan był w starciu. Jeszcze raz to widzimy. Jakub Kolan w polu karnym. No niestety, tutaj prawa noga Polaka. Na pewno trafiła. Kontakt, na pewno trafił w nogę KJD, który no, wykorzystał ten moment, przewrócił się i mamy 11 dla reprezentacji Włoch. To jest to, co mówiliśmy, piłka młodzieżowa, brak doświadczenia, mógł zaatakować przed polem karnym, ale niestety dał wejść w pole karne i trochę przypadkowa akcja, ale niestety rzut karny. No, musimy liczyć teraz na Oliwiera Zycha, że on obroni. Tak jest, a wykonawcą tej jedenastki będzie włoski piłkarz z numerem 9, ten, o którym już wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy, Tommaso Mancini. No i czy bramkarz Aston Villa znajdzie sposób na napastnika Juventusu? Zobaczmy, Mancini nad bramką. Mówiliśmy o tym braku precyzji dzisiaj włoskich piłkarzy. No i to się potwierdza. Po raz kolejny nie umieją skierować piłki nawet w światło bramki i z 11 metrów wymarzonej wręcz sytuacji Mancini się pomylił. Trzecie uderzenie i trzecie niecelne dla nas. Dla nas dobrze, że tak się stało. Myślę, że troszkę pomogło zachowanie Oliwiera Zycha, że potańczył jak legendarny Dudek Dance. Myślę, że to zawsze denerwuje napastników i miejmy nadzieję, że to właśnie spowodowało, że Mancini nie trafił, no, można powiedzieć, w bardzo dobrej sytuacji. Z taką, no, nie skoncentrował się zbyt dobrze na tym uderzeniu. To też pewnie jakiś materiał dla szkoleniowców tego chłopaka, żeby więcej koncentracji wkładał w to, jak podchodzi właśnie do strzałów. Tymczasem jednak Włosi nie rezygnują, właśnie Mancini zainicjował tą akcję, squadra Azzurra, teraz rzutka w pole karne, no i był tam blisko zarówno Mancini, jak i Misori, który tam zamykał tą akcję z prawej strony. No ale mieliśmy szczęście, ta piłka ostatecznie poza bramką, poza grą i wznowimy ją od własnej bramki. Brawa od włoskiego trenera za tą akcję. Zobaczmy jeszcze raz. Tam czujnie też się zachował kolejny raz w defensywie Miłosz Brzozowski, który tutaj dobrze przeasekurował tą strefę boiska i uniemożliwił, przeszkodził trochę na pewno Misoriemu w dojściu do piłki. Na pewno zmylił tym swoim ruchem głową do piłki, bo gdyby tego nie zrobił, to rozpędzony zawodnik z Włoch mógłby tą piłkę skierować do bramki, a tak zaczęliśmy od własnej bramki z 5 metra. Matyjewicz, tam teraz właśnie Brzozowski powalczył na ziemi o piłkę, no i mamy ją z powrotem. Właśnie Brzozowski po lewej stronie boiska. Tam rzadziej oglądamy biało-czerwonych, ale teraz bardzo składny atak. Tutaj walka bark w bark z tym Misorim. No, lepszy włoski piłkarz, ale jeszcze nie rezygnujemy. Tam jest Tomek Pinko, który w tej chwili ładnie się uwolnił spod opieki piłkarzy włoskich. No i wywalczył rzut rożny. Tak, dobre przejście do obrony. Aktywnie od razu zaatakował Tomek Pieńko, atak na piłkę, odebrał piłkę i mamy z tego rzut rożny. Krótko tym razem rozegrane i próbujemy, szukamy, tam Kacper Urbański szukał miejsca do dośrodkowania, zagrał do Brzozowskiego, który tak no, chciał szukać w sprytny sposób włoskiego defensora, niestety się mu to nie udało, ale mamy piłkę i ciągle możemy próbować konstrukcji następnego ataku. Kacper Urbański jest też oznaczony numerem 15, Mateusz Kowalczyk, tam zagrał do Brzozowskiego, ten z powrotem do Urbańskiego. Urbański jest już Pieńko, Polacy szukają teraz gry od skrzydła, dobra kombinacja tutaj między Matyjewiczem i Pieńką, ale ciągle nie jesteśmy w polu karnym włoskim, w tej chwili nieco wypchnięty Tomasz Pieńko, Urbański. Próba akcji prawą stroną, Pieńko znów, tym razem dobre zagranie, tam jest Matyjewicz, który próbował się przeciskać, ale podwojone krycie włoskich graczy i piłka w rękach bramkarza. Tak, dosyć długo trwała ta mała gra w bocznym sektorze, nie byli zdecydowani Polacy, co mają zrobić, skutecznie wypychani przez defensorów Włoch i zakończyło się to odbiorem piłki i mamy sytuację, gdzie Włosi znowu budują atak pozycyjny.
zgodnie ze swoją strukturą, trzech środkowych obrońców, defensywny pomocnik, dwóch wahadłowych, dwie dziesiątki, dwóch napastników, czyli tak zwane nałożenie systemu na system, taki jak system stosują Polacy, taki Włosi. Mamy informację z Rumi, gdzie Bośnia objęła prowadzenie w starciu z Estonią po 25 minutach i to oznacza, gdyby oczywiście te mecze zakończyły się takimi rezultatami jak obecnie, że Polacy i Włosi awansowaliby dalej, no a Bośnia musiałaby liczyć na to, że okaże się najlepszym zespołem z trzecich miejsc, choć przy tym bilansie bramkowym, jaki ma obecnie, będzie to dosyć trudne. Tymczasem wracamy na boisko w Gdyni i my spokojnie tutaj sobie próbujemy znowu rozpocząć atak. Matysik do prawej strony, do Matyjewicza. Podnosi teraz tam ręce Brzozowski z lewej strony, Urbański, Ojedele teraz tutaj przeszedł do bocznego sektora właśnie z Urbańskim. Ta dwójka ofensywnych, teoretycznie środkowych też przeszła do boku. No i jest ta wymienność pozycji też w naszym zespole. Tak, jest wymienność. Widać, że Kacper Urbański cały czas chce podchodzić pod tą małą grę. Chce być aktywny. Jest aktywny. Tutaj była ciekawostka. Drużyna Włoch przeszła w trakcie gry z ustawienia na trzech środkowych obrońców na dwóch. Zdecydowanie środkowy, centralny obrońca wyszedł jako defensywny pomocnik i to tylko pokazuje świadomość i inteligencję taktyczną Włochów, z czego oczywiście słyną. To prawda. Ale nasi obrońcy też dzisiaj nam się podobają. Poza tym właściwie jednym tam błędem Kuby Kolana, który tam no, trochę niefrasobliwie faulował rywala w polu karnym, to ta trójka stoperów trzyma się blisko siebie, gra zdecydowanie, bezpardonowo, nie pozwala za bardzo Włochom na dojście do piłki w polu karnym. I to też trzeba pochwalić. Widać duże zrozumienie między tymi zawodnikami i przede wszystkim zachowywanie odpowiednich odległości między sobą. Włosi. Piłka na prawą stronę boiska. Tam jest ustawiony piłka już w tej chwili w środkowej strefie Fatikanti. Tutaj zagranie do Chiarodi. Chiarodia oddał do w tej chwili już piłkę ma z numerem 7 Luis Hasa i on tutaj będzie próbował dryblingu czy dośrodkowania, wrzutka, ale tam zatrzymał piłkę Jakub Kolan. Wyszła ona poza obręb pola gry i mamy korner dla zespołu Italii. Momentami jesteśmy zamknięci przez zespół Włoch. Przypomina to trochę piłkę ręczną. Cały zespół broniący się na kole, a drugi zespół atakujący. Wiadomo, to jest stosowanie niskiej obrony i nastawienie się na kontratakujący styl, czyli na przejście do szybkiego ataku po odbiorze piłki. Dośrodkowanie w pole karne, tam w powietrzu dobra praca biało-czerwonych, piłka jednak pod nogami Włochów. Wyszedł poza pole gry Mancini, ale no nie dał rady i teraz szybka próba tego szybkiego kontrataku, ale czujnie zachował się Mastrantonio, bramkarz włoski, który wyszedł daleko do przodu i przerwał tą akcję Polaków. Tymczasem jesteśmy znów w polu karnym naszym i teraz Mancini będzie miał okazję, jednak dobrze zasekurowany tam był przez biało-czerwonych, przez Matyjewicza konkretnie. No i Brzozowski próbuje wyjść z piłką do ataku. Był tam też Ojedele, ale Włosi przerwali tą akcję i zaczniemy z autu. Akcję wcześniej właśnie było widać to, o czym mówiłem wcześniej, właśnie z niskiej obrony w swoim polu karnym odbiór piłki i od razu długie podanie w kierunku wychodzącego napastnika, właśnie żeby złapać reprezentację Włoch właśnie na tym, że skracają pole gry, a nasz zawodnik idzie na wolne pole. Teraz próba też dłuższego podania. Jest tutaj z numerem 15 Mateusz Kowalczyk w roli tym razem prawoskrzydłowego. No i dobrze się spisał piłkarz UKS-u. Wywalczył rzut rożny dla Polaków. Kolejny korner, kolejny raz będzie to próbował Kacper Urbański, a tylko szybki meldunek z Rumi. 2-0 Bośnia z Estonią. No i wiemy już, że tutaj no ciężko będzie pewnie Estończykom tą stratę odrobić, no ale to jest piłka młodzieżowa. Wygrali z Włochami, przegrali z Polakami, teraz przegrywają z Bośniakami, zobaczymy co dalej będzie. Tymczasem rzut rożny na dobrej i czystej pozycji. Byliśmy tutaj w polu karnym, no ale
Nie do końca precyzyjnie piłkarz Płockiej Wisły Igor Drapiński się spisał. Oceń to uderzenie młodego. Idealnie oddaje to, co mówił trener Brosz, że jest to jeszcze piłka młodzieżowa. Kapitalna sytuacja, myślę, że w seniorach przynajmniej musi to być uderzenie w światło bramki, bo była to naprawdę wyśmienita sytuacja dla dobrze główkującego zawodnika, czy może nie główkującego, potocznie mówiąc, tylko grającego głową zawodnika. Jest to wymarzona sytuacja. Próbujemy dalej. Kowalczyk, dobrze tam się zostawia, Pienko. Kowalczyk bardzo ładnie się uwolnił spod opieki obrońców. Zagranie w pole karne, no ale tam Chmiel nie doszedł do tej piłki. Jest jeszcze Urbański, będzie próba uderzenia zza pola karnego, jednak się nie zdecydował. Zagranie do boku, jest tam Brzozowski. Brzozowski znowu pojedynek jeden na jednego z Mizorim. No ale ten Włoch dobrze stoi na nogach, dobrze też wypycha Polaka od własnego pola karnego. I podoba mi się ten obrońca włoski, który dzisiaj naprawdę, można powiedzieć, wyróżnia się, też się pokazał kilka razy z dobrej strony w ofensywie, ale przy piłce Polacy, chociaż tracimy ją w tej chwili i Włosi będą próbowali atak, ale to co mówiliśmy, też dobra tutaj antycypacja w wykonaniu Drapińskiego, chociaż teraz Włosi kontratakują, trzech piłkarzy włoskich przeciwko piątce Polaków, no i teraz dogranie w pole karne i tam był pierwszy celny strzał Włochów w tym meczu. Luis Hasa strzelał na bramkę Oliwiera Zycha, ale nogami świetnie obronił tą sytuację bramkarz Polaków i kapitan naszej drużyny. Bardzo dobre wyjście z szybkim atakiem, 3-3, dobrze rozegrana akcja i bardzo dobre zachowanie Oliwiera, bo myślę, że gdyby tutaj uderzył górą Hasa, mogłoby być to trudne do obrony. Di Andrea zagrał krótko z rzutu rożnego, ale ten Mizori, o którym mówiliśmy kilka, a nie, przepraszam, to nie był Mizori, strata włoskiego piłkarza i właśnie Luis Hasa oraz ten Luca Di Andrea szukają siebie, ci piłkarze na pewno na boisku dość często i próbują w ofensywie rozgrywać piłkę. Trochę, jeśli mam być szczery, Tommaso Mancini statycznie porusza się po boisku, nie jest tak pod grą, chociaż no, być może taki ma po prostu styl grania. No też widać po budowie, nie jest to niski zawodnik, który jest dynamiczny, ruchliwy, tylko jest to bardziej taka ściana, w Polsce nazywamy to ścianą, taki zawodnik, który gra tyłem do bramki często, ale ja bym tutaj pochwalił tego zawodnika, bo widać, że jest w miejscu, gdzie powinien być i przy tej sytuacji, kiedy Hasa uderzał, on był właśnie na zamknięciu na długim skoku. Był, tak, był, asekurował zdecydowanie. No ale mówiliśmy, już chwaliliśmy Oliwiera Zycha, który dzisiaj pewny na przedpolu, pewny też na linii, bo ta interwencja do najłatwiejszych na pewno nie należała. A jego vis-a-vis, Davide Mastrantonio, chwyta piłkę w rękach i gracz Testine rozpoczyna akcję Włochów. Myślę, że o to możemy być spokojni. W Polsce słyniemy z bardzo dobrego szkolenia bramkarzy, także myślę, że to jest kolejny nasz dobry bramkarz. Kajode tymczasem dość sprytnie się uwolnił spod opieki Polaków i teraz pokazuje w kierunku Luisa Hasy, żeby zagrał mu piłkę z powrotem, ale dobry powrót o Jedele, piękny właściwie wślizg, taki klasyczny można powiedzieć, w defensywie z odbiorem piłki, bardzo to się tutaj spodobało na trybunach i próbujemy, mamy troszeczkę teraz przestrzeni w środkowej strefie boiska, próba akcji jednak w ataku pozycyjnym, nie będziemy tutaj szybciej tej piłki wymieniać w kierunku naszych napastników. No i Kasper Urbański razem ze stoperami tutaj próbuje stworzyć jakiś zalążek akcji ofensywnej. Tak, wynikało to. A teraz pomylił się troszeczkę włoski stoper i tutaj Fabio Chiarodia no, może podziękować szczęściu, że troszeczkę, że nie było tam w polu karnym żadnego z naszych reprezentantów. No bo to zagranie Kowalczyka mogło przynieść efekt w postaci gola. Mamy tymczasem przewinienie w środkowej strefie boiska i rzut wolny dla Polski. Tak, bardzo dobra akcja Polaków. No, zabrakło drugiego napastnika. Jeden schodził na krótki słupek, to myślę, żeby to przeciął, ale tutaj mieliśmy jednego, który był centralnie w świetle bramki i niestety nie zdążył do piłki. Można więc tych Włochów też oszukać takimi prostopadłymi podaniami,
to nie jest też do końca, to jest chyba taka dobra, myślę, broń na to, żeby spróbować wykreować sobie sytuację bramkową. Ja myślę, że to jest bardzo wyrównany mecz. Z jednej i z drugiej strony są sytuacje. Polska zdobyła bramkę po minimalnym spalonym. Polska stwarza sytuację, może za mało kończy uderzeniami do bramki, ale to nie jest tak, że tylko Włosi tutaj na boisku próbują rozgrywać atak. Zych tymczasem czujnie w naszej bramce, próba tym razem dłuższego podania, chyba pierwsza taka akcja, pierwsza taka próba ofensywna w wykonaniu Włochów, że długim podaniem w kierunku Manciniego próbowali tam przedostać się pod naszą bramkę. No jest już 32 minuta, już 33. Myślę, że tutaj trzeba szukać różnych rozwiązań. Już zawodnicy widzą, co jest skuteczne, co nieskuteczne. Potrafią rozpoznać, czym można zaskoczyć przeciwnika i mają duży repertuar przede wszystkim takich zagrań. I z niego korzystają. Z autu biało-czerwoni, Drapiński. On tutaj to też jeden z piłkarzy, którzy już mają za sobą debiut w Ekstraklasie. Dwa spotkania na jego koncie. Więcej tych występów w piłce seniorskiej po polskiej stronie. No ale mówiliśmy też o tej specyfice troszeczkę innej filozofii budowania drużyn przez kluby włoskie niż u nas. Zresztą taka statystyka dotycząca tych takich lig topowych, to najmniej rodzimych piłkarzy w wieku 21 lat to gra właśnie w Serie A. Dwa razy więcej chociażby w Ligue 1 we Francji korzysta się z tych właśnie młodych graczy francuskich niż we Włoszech. No pamiętajmy, że u nas regulamin z młodzieżowcem na pewno jest przychylny dla tych młodych zawodników i stąd też ich występy w polskiej ekstraklasie czy też pierwszej lidze. Urbański. Do boku, zagrana piłka, jest tam Kolan, jeszcze raz Urbański. No, umie się utrzymać przy piłce, teraz co prawda jest piłka na aucie, ale widać, że ten pobyt we Włoszech tego piłkarza no, rozwija go, że to był gracz uznawany za duży talent, już będąc tutaj, debiutował. No debiutował, tak. Na boiskach Ekstraklasy, natomiast no, z pewnością on wyjechał też w tym celu, żeby się rozwinąć przede wszystkim we Włoszech i widać, że jest to dojrzalszy gracz niż przed wyjazdem, to na pewno. Chociaż oczywiście no wiek też robi swoje. Oczywiście każdy dzień spędzony z piłką przy nodze na treningu będzie czynił go lepszym. Wiemy, że on ma bardzo dobry charakter do pracy, jest ukierunkowany na piłkę i tutaj tylko ciężką pracą może się rozwinąć i polepszyć w swoich zdolnościach. Tymczasem piłka w okolicy pola karnego Włochów, KJD i teraz nieudana chyba w sumie próba przerzutu przez Fatih Kantiego. Tak, dużo przypadku chciał zmienić kierunek atakowania z tego pressingu Polaków, chociaż nie do końca zrobionego na 100%. Włosi chcieli przenieść piłkę na swoją prawą stronę, ale niefortunne takie trafienie Kowalczyka w głowę. Kowalczyka, którego trzeba pochwalić, że jest jedną z jaśniejszych postaci w naszym zespole, szczególnie jeśli chodzi o te działania w ofensywie. Jest bardzo aktywny, zbiega najczęściej tutaj w tą prawą naszą stronę, potrafi dryblować, potrafi przyspieszyć atak i czekamy na jego takie magiczne dotknięcie tej piłki. Lois Hasa. KJD, faulowany przez chwalonego przez ciebie Kowalczyka. Też ten KJD tutaj widać, że warunki fizyczne plus taki dobry wyrzut z autu, ale też umie się podłączyć do ofensywy, wywalczył ten rzut karny. Pokazuje się tutaj na pewno z niezłej strony ten rosły lewy obrońca reprezentacji Włoch. Tak, ciekawostką jest to, że Polacy mają bardzo mobilny środek i wymieniają się funkcjami, bo widzimy defensywnego pomocnika teraz Kacpra Urbańskiego, wcześniej właśnie był Mateusz Kowalczyk, spełniał tę rolę, zamieniają się, to tylko pokazuje, że to są zawodnicy dobrze usposobieni, jeśli chodzi o atakowanie, obronienie i nie mają problemu z zamianą ról.
aczkolwiek ja uważam, że najlepiej jednak Kacper Ubański czuje się wyżej, czyli w tej trzeciej strefie atakowania. KJD, daleki wrzut z autu, już mówiłeś o tym jego niewątpliwym atucie, bo teraz Mancini przejął piłkę w polu karnym, jeszcze raz KJD, będzie dośrodkowanie, zamyka tam akcję Luis Hasa, ale także jest Misori. Hasa, teraz naprzeciwko niego Jedele. Hasa próbuje małej gry szukać tam Diandrei. Diandrea do Misoriego. Misori ma piłkę przy nodze, dośrodkowanie, ale zbyt niskie, żeby no, nasi obrońcy czujnie znowu się zachowali w polu karnym i przerwali tą akcję. Czy dojdzie KJD? Doszedł do piłki po lewej stronie boiska, przerzucił sobie tym razem na prawą nogę. Dogranie do środka i próbujemy przerwać ten atak Włochów, którzy dość długo utrzymują się w tej chwili przy piłce. Hasa z powrotem, tutaj jest przy piłce w tej chwili De La Valle. De La Valle ma Misoriego po prawej stronie i ten właśnie piłkarz będzie próbował znowu kombinacji z Luką Diandreą. Do środka piłka trafiła do Fatih Kantiego, no i zakończone to kolejnym celnym strzałem. Niezła była i długa, długo grana ta akcja Włochów. Zobaczmy tak. To jeszcze raz, tutaj odegranie i nabiegający Fatih Kanti, no troszeczkę mocniej mógł uderzyć tą piłkę, tam chyba jeszcze był minimalny rykoszet, a trzeba też pochwalić znów czujność w bramce Oliwiera Zycha. Tak, widać dobre wyszkolenie techniczne Włochów, tu była bardzo taka charakterystyczna akcja, widać dla KJT, który z lewej nogi przełożył na prawą i posłużył się tą prawą nogą, tak jakby był prawonożnym zawodnikiem. Tutaj z kolei Hasa bardzo dobrze sobie poradził przed polem karnym, dryblując, także widać, że to są dobrze wyszkoleni zawodnicy i trzeba być cały czas skoncentrowanym, szczególnie w tych momentach, kiedy są 30 metrów od naszej bramki, bo potrafią na małej przestrzeni przyspieszyć atak prostopadłym podaniem, czy dośrodkowaniem, czy nawet indywidualną akcją. Ale bardzo dobrze Polska sobie teraz radzi w środkowym sektorze, odbieramy piłkę. I to, co mówiłem, próba szybkiego ataku, widać, że na to się nastawia polska reprezentacja, że chce zaskoczyć w pierwszej fazie po odbiorze piłki, jeżeli jest to możliwe atakiem. I to jest dobre, że chcą grać do przodu, właśnie chcą grać o zwycięstwo, że to nie jest utrzymywanie się przy piłce dla utrzymania, tylko konkretnie wiedzą, czego chcą i brawo za taką strategię. A propos zwycięstwa, dzisiaj w Pucharze Syrenki drużyna Marcina Włodarskiego wygrała 5-0 z Anglią w meczu o trzecie miejsce w tym turnieju. No i jeśli chodzi o takie konfrontacje naszych reprezentacji juniorskich z tymi potentatami europejskiego futbolu, no to na pewno z Grodziska Mazowieckiego napłynęła miła informacja. Zwycięstwo z Anglią zawsze cieszy, a w takich rozmiarach to, no to chyba z tą drużyną nie wygrywaliśmy. I trzeba obojętnie w jakiej kategorii wiekowej. I trzeba rzec, tak jak klasyk mówił, i da się. I można, także brawo dla naszych młodych piłkarzy. I tak jak znowu klasyk mówi, oby tak do dorosłości. Tak jest, miejmy nadzieję, że też ten mecz w Gdyni zakończy się naszym sukcesem, ale poczekajmy i KJD no, wrócił na szczęście do tego braku precyzji po tych dwóch celnych uderzeniach Włochów. Tym razem ten strzał niecelny, ale z prawej nogi to chyba był problem tym razem. Ale chciałem właśnie powiedzieć, że kompletnie nie szukał tej lewej nogi, tylko ukierunkowany, zszedł do środka, poszukał uderzenia prostym podbiciem. Na nasze szczęście ta piłka przelała mu się i bardzo daleko poleciała od światła bramki. Niemniej na pewno gracz, który tutaj się wyróżnia i to jest piłkarz, na którego warto zwrócić baczniejszą uwagę, ten właśnie Michael KJD, gracz Fiorentiny. Miał asystę w poprzednim meczu przeciwko Bośniakom, tymczasem lekko tam zaostrzona gra, no i Ojedele wypychany tam przez włoskich zawodników, mają do niego pretensje, ale już tutaj uspokaja Filippo Misori nadaktywnego tam Luke Diandre, który mimo, no myślę, dużo niższego wzrostu ruszył tam z rękoma do spokojnego i statecznego reprezentanta Polski, który w twardej męskiej walce może i sfaulował przeciwnika, natomiast no, reakcja Włocha chyba niepotrzebna i będą kartki. Ojedele dostanie kartkę za faul mimo wszystko od tureckiego arbitra. Tutaj tłumaczenie
jeszcze dlaczego tak się stało, ale też za to niesportowe zachowanie żółtym kartonikiem ukarany Luca Di Andrea. Charakterystyczne zachowanie dla tej nacji południowej i tutaj wiadomo, że są tacy ekspresyjni, widzimy. To nawet teraz. Był faul właściwie przede wszystkim Manciniego i tutaj reakcja o Jedele normalna według mnie, bez jakichś większych historii, no i tam gdzieś poniosło. Sam sobie zrobił krzywdę. Luca Di Andrea poniosło i troszeczkę mieliśmy tutaj emocji nie do końca sportowych, ale zostawmy już to, sędzia utemperował obu graczy, chociaż nie wiem, czy kartka dla Polaka się należała. Ja myślę, że nie, tym bardziej, że Włosi potrafią tak troszkę, jak to mówią, przeaktorzyć i właśnie tak to się tutaj odbyło. A teraz dobrze tam prawą stroną urwał się Luis Hasa i teraz piłkę będzie miał Luca Di Andrea, ale nie wiem, czy ta żółta kartka go lekko nie wytrąciła z rytmu, bo mógł to skończyć na pewno lepiej, ten piłkarz. Kolejny raz dla nas dobrze, że nie decydował się na uderzenie, bo była to groźna sytuacja. Gdyby wyżej podniósł stopę i uderzył w kierunku bramki, to na pewno Oliwier Zych by musiał się wykazać znowu swoimi nieprzeciętnymi umiejętnościami. Od rzutu wolnego rozpoczną Włosi. Ten wynik daje im oczywiście awans do kolejnej rundy. To też wspomnijmy, że zarówno Polakom, jak i Włochom przy tym stanie meczu w Rumi, gdzie przypomnę, Bośnia prowadzi 2-0 z Estonią, a teraz piękny wślizg kolejny Miłosza Brzozowskiego, też chwaliliśmy tego piłkarza w pierwszej połowie za takie zaangażowanie, za to, że potrafi się wrócić za przeciwnikiem, też daje sporo prób w ofensywie, gry 1-1 z tym Mizorim, tam co chwila się pojedynkuje, można powiedzieć, i na pewno piłkarz Hansy Rostock wyróżnia się w tym meczu. Na pewno pracuje na całej długości boiska. Bardzo dobry odbiór ślizgiem. Zabrał tą piłkę takim kijem hokejowym czysto. No, tak się mówi, że jakby zabierasz jak kijem hokejowym krążek. Tak po prostu żargonem powiedziałem trenerskim, który używamy do zawodników. I teraz dobra próba tam dryblingu w wykonaniu Włochów. Dośrodkowanie i dobrze znowu ten, którego też dzisiaj chwaliliśmy, Wiktor Matejewicz. Bardzo dobrze ustawieni, tak, bardzo dobrze ustawieni w świetle bramki, pójście w kontakt z zawodnikiem, zblokowana ta akcja, mamy rzut rożny, ale była to groźna akcja Włochów i bardzo skutecznie zażegnana przez środkowych obrońców Polski. Luca Di Andrea, dośrodkowanie, ale był tam czujny Kowalczyk, jest też Hasa, który w tej chwili będzie próbował wrzucać piłkę w pole karne, no i był tam, czyhał na nią Fabio Chiarodia, ale nie doszła ta piłka do niego znów w powietrzu. Polacy dobrze się spisali i zaczynamy kontratak. Jest przy piłce z numerem drugim Jakub Kolan, Kacper Urbański w środku. Widzimy też niedokładne niestety to podanie i Włosi zaczynają, ale i oni się potrafią pomylić, a dokładnie pomylił się oznaczony numerem 7, przepraszam, numerem 11 Luca Di Andrea. Piłka pod nogami Brzozowskiego i on kolejny pojedynek z tym wysoko grającym Mizorim, który, ale oddał piłkę, nie spieszymy się, mamy już doliczony czas gry, minuta dokładnie, 60 sekund więcej, dłużej potrwa ta pierwsza połowa, także za chwilę mamy koniec, chyba troszeczkę niepotrzebna, ale naprawiona ta próba zbyt nerwowa początkowo Matysika, mamy też faul, no i zobaczymy, czy sędzia da jeszcze Polakom wykonać ten rzut wolny, bo teoretycznie czas tej pierwszej połowy już się zakończył. Tak, przed chwilą mieliśmy dwa błędy techniczne, właśnie takie znamiujące tą piłkę młodzieżową, nieczyste, za lekkie podanie Kacpra Urbańskiego lewą nogą i za chwilę mamy stratę zawodnika z Włoch, właśnie też nieczyste zaogranie piłki, którą nabył i mógł spokojnie wprowadzić. Mamy rzut wolny teraz i wiemy, że z tego Polska słynie, że te stałe fragmenty ma dograne i trzymajmy kciuki, że padnie bramka. Jakub Kolan dośrodkowuje, tam piłka pod nogami biało-czerwonych, wycofanie do Urbańskiego, Urbański do Brzozowskiego, ale tej akcji już nie skończymy, bo turecki arbiter zakończył pierwszą połowę wyrównanego, myślę, starcia Polski z Włochami. No, rozkłada ręce troszeczkę tam Miłosz Brzozowski, natomiast no trudno
dziwić się też arbitrowi. Dał szansę Polakom w pierwsze tempo, nic z tego nie wyszło. Tu oglądamy najciekawsze fragmenty jeszcze tej pierwszej połowy. Tu jest ta kluczowa, myślę, sytuacja dla losów na razie w wyniku tego meczu. Był ten faul, ale też ten niecelny strzał Manciniego. No i Włosi idealnej okazji na pierwszego gola nie wykorzystali. Byli też kilka razy blisko po tych dośrodkowaniach, uderzali kilka razy na bramkę, na szczęście nie zawsze celnie, tak jak w tym przypadku, najczęściej właściwie niecelnie. I tu chyba ich najgroźniejsza taka akcja tego meczu, kiedy strzelał z ostrego kąta Luis Hasa. A my mieliśmy gola nieuznanego, ładnego autorstwa Tomasza Pięki. Co trzeba powiedzieć i podpowiedzieć młodym Polakom, że więcej muszą być więcej odwagi w uderzeniach z dalszej odległości, bo widzimy Włosi to stosują, mimo że nieraz niecelnie i dla nas dobrze, ale Polacy mało korzystają z tych uderzeń. Zachęcam ich do tego, żeby uderzali, bo nie ma uderzeń, nie ma bramek. Liczymy na to, że w drugiej połowie to poprawią i będzie to z korzyścią dla polskiej reprezentacji i zdobędziemy bramkę. Na razie jest 0-0 w Gdyni, a my usłyszymy się za kilkanaście minut. Okay.
Kłaniamy się ponownie z Gdyni, gdzie za chwilę rozpocznie się druga część spotkania Polska-Włochy reprezentacji do lat 19. Po pierwszej połowie, która była dość wyrównana, mamy wynik bezbramkowy, 0-0. Włosi zmarnowali rzut karny, który został podyktowany w 19 minucie. Tam ich napastnik Tommaso Mancini nie trafił w bramkę, a będziemy mieli zmianę w reprezentacji Polski. Widzimy tutaj szykującego się już do gry Dawida Bugaja, piłkarza włoskiego SPAL, który wejdzie na plac gry lada moment i zmieni Jakuba Kolana, z tego co tutaj zdążyliśmy się zorientować. I on właśnie, ten piłkarz, który wyróżniał się w dwóch pierwszych meczach naszej drużyny, tutaj potwierdzenie, numer drugi, Jakub Kolan, piłkarz Zagłębia Lubin, opuścił plac gry. No i Dawid Bugaj, ten, który tutaj lubi się urwać tym prawym skrzydłem, lubi też poszukać kolegów w polu karnym. Zobaczymy, czy jego tutaj gra na tego niezłego też w defensywie na pewno piłkarza, jakim jest Michael Kayode, okaże się pewną receptą na przejście tego bloku defensywnego Włochów, o co nie jest łatwo. No i tym bardziej ciekawostka jest taka, że jest zawodnikiem włoskiego SPAL. Tak jest. Włosi rozpoczęli tą drugą część spotkania i zobaczmy, jak oni z kolei podejdą do tej drugiej połowy. Na pewno znają wynik z Rumi, wiedzą, że ten remis bezbramkowy przy tym prowadzeniu Bośniaków z Estonią daje im bezpośredni awans. Natomiast no, porażka może skomplikować tą sytuację, bo wówczas bliżej będą Bośniacy. Tutaj widzimy na pasku składy szybkie obu drużyn. Jedna zmiana jak na razie, to już o nim mówiliśmy, właśnie ten piłkarz, który będzie wznawiał grę z autu, czyli Dawid Bugaj wszedł na plac gry. U Włochów żadnej zmiany póki co nie ma. Po jednej żółtej kartce mieliśmy też w tej pierwszej połowie meczu, otrzymali ją Maksymilian Ojedele, a także Luca Di Andrea. I teraz Włosi, którzy tutaj próbują szukać tego Manciniego, który gdzieś tam pokazuje się też do gry, widać troszeczkę schodzi niżej, nie czeka tylko w okolicach pola karnego na piłkę. Trzyma się bardziej lewej strony swojego zespołu. Zgodnie z tym, co jest na grafice. Dokładnie, bo grają dwójką napastników, ale jest to zawodnik, który dysponuje różnorodnością ruchów i od piłki i do piłki, wychodzi pomiędzy strefy, także tak jak powiedziałeś, myślę, że jest wart tych pieniędzy, które za niego zapłacili, i to jest jakby potwierdzenie, może nie potencjału jest tego gracza. Tak, może nie jest to jeszcze spożytkowane dzisiaj, ale to już jest inwestycja w przyszłość. Tutaj mieliśmy twarde wejście, no, niezgodne z przepisami Igora Drapińskiego, i Włosi rozpoczęli od rzutu z autu. I teraz proszę bardzo, ależ to było sprytne w wykonaniu właśnie tego Manciniego zagranie, takie zaskakujące właściwie uderzenie na bramkę. No i Włosi byli bliscy objęcia prowadzenia. Zobaczmy jeszcze raz. Wrzutka Mizoriego. Tam generalnie Mancini powalczył o tą piłkę, ale chyba, tak, on chyba tutaj dotykał jej, piłka trafiła w poprzeczkę. Bardzo dobra akcja w bocznym sektorze, sytuacyjnie tak a la Piotrek Zieliński, piętą zagranie piłki, przyspieszenie tego ataku, dobre dośrodkowanie i uderzenie. Ta akcja troszkę przypominała akcję, którą Polacy zrobili w pierwszej połowie, tylko że nie było pozycji spalonej, tak jak w naszym zespole. Tak jest. Tymczasem ucierpiał tam George Chmiel, opatrywany przez nasz sztab medyczny. I no, tutaj pierwsza ta akcja Włochów w drugiej połowie, no, myślę, że dała sygnał do tego, że oni tutaj wcale nie będą grać na remis. Oni nie chcą tutaj dopuścić do jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Też chcą ten mecz oczywiście wygrać i zwycięstwo na pewno im tutaj no, pomoże, że tak pomoże w awansie jeszcze bardziej niż ten remis póki co. Na pewno, i to by było dobre, żeby właśnie Polska z kompletem zwycięstwa wygrała zdecydowanie, żeby pokazała tam swoją moc i to, na co tą reprezentację stać. No tak, ale Włosi na pewno tutaj, mówiliśmy, nie będą
częściej na razie uderzają na bramkę. Widać też potencjał tej drużyny. Polacy dobrze grają w defensywie, grają blisko siebie, grają, nie dopuszczają Włochów w polu karnym, szczególnie do zbyt wielu sytuacji. Dlatego też reprezentacja Italii próbowała kilku strzałów z dystansu w tej pierwszej połowie, ale tam Olivier Zych był czujny i ciągle mamy bezbramkowy remis. Tymczasem znów Hasa tutaj rozpoczyna tą akcję, zagranie do boku. Jest tam KJD, dośrodkowanie w prawą, sektor boiska. No i Fatikanti kolejny raz już nie do końca chyba sobie poradził dobrze z decyzją podjętą na boisku kapitan Włochów, bo to nie pierwsza taka sytuacja, kiedy tak kopnął piłkę właściwie bez większego chyba pomysłu. Trudna sytuacja dla niego, ponieważ piłka zagrana za plecy naszego obrońcy opadała, nie było wiadomo, czy on ją trąci, czy nie. No myślę, że też jest to sztuka, żeby trafić jeszcze tak piłkę, żeby wpadła w światło bramki, a ona właśnie leciała w tym kierunku. Widać, że Włosi dalej robią to, co chcą, czyli ofensywnie są nastawieni i szukają tej bramki, no bo nie chcą liczyć na jakieś zbędne ryzyko, tylko chcą po prostu zdobyć tą bramkę i to widać. Tymczasem Polacy, Zych, rosły bramkarz, który w Aston Villa na pewno zyskuje sporo doświadczenia. Tutaj faulował w tej chwili Lorenzo Della Valle i otrzymuje żółtą kartkę ten piłkarz włoski. Słusznie, no bo ten faul był rzeczywiście taki na kartkę, jak to się mówi. To też gracz Juve, oczywiście gracz Primavery. Tutaj jest ciekawostką znowu taką od strony taktycznej. Teraz było to idealnie widać, że środek nasz ustawiony, jeden defensywny, dwóch ofensywnych pomocników. Włosi odpowiedzieli jeden na jeden ustawieniem, czyli jeden ofensywny, dwóch defensywnych pomocników. I w tej chwili piłka, nieco próba dłuższego podania w kierunku Tomasza Pięki. Tutaj trener Brosz pokazuje, żeby przesunęli się Polacy w stronę piłki, a Włosi rozpoczną od rzutu z autu. I ten, o którym sporo mówiliśmy w pierwszej połowie, Filippo Misori, a to jeszcze raz trener, doświadczony trener włoski Alberto Bolini. Tak, wrzut z autu to nie jest taka bezwzględna korzyść, także tutaj warto podejść wysoko właśnie, żeby odebrać piłkę, tak jak czynią to Polacy i właśnie mają piłkę i mogą już na połowie przeciwnika budować ten atak pozycyjny, który właśnie robią. Mądre rozciągnięcie gry teraz przez Ojedele i sytuacja dobra do strzału w wykonaniu Wiktora Matejewicza. Strzał może niezbyt jakiś trudny do obrony przez bramkarza włoskiego, niemniej brawa za tą decyzję i za celne uderzenie biało-czerwonych. Tak, mało oddawaliśmy, mówiliśmy, tych uderzeń w pierwszej połowie, także brawa, że decydują się zawodnicy w drugiej połowie i chcemy tych uderzeń jak najwięcej, a najlepiej takich, które wpadną do bramki reprezentacji Włoch. Urbański, Bugaj po prawej stronie, zobaczymy, czy będzie szukał z wodu do prawej strony. Jeszcze raz Bugaj w krótkiej grze z Urbańskim, tymczasem przeszedł bardziej do lewej, no i utrzymał się przy piłce Bugaj. Mówiliśmy o tym, że lubi tam podryblować sobie na skrzydle ten gracz. Teraz ofensywne, dobre wejście tam naszego stopera, no ale bramkarz z pretensjami Mastrantonio do Igora Drapińskiego, który dość zdecydowanie tam biegł to pole karne. Gdzieś tam chyba lekko podeptał bramkarza włoskiego. Zobaczmy to jeszcze raz. Tutaj zagrał piłkę głową. No, mieliśmy tam kontakt między piłkarzami, między Włochem a Polakiem, ale myślę, że nic tu wielkiego się nie działo. Nic wielkiego się nie działo, bramkarze są uczuleni na to. Widzieliśmy ostatnio, co zrobił w meczu pierwszych reprezentacji Wojtek Szczęsny. Są uczuleni, ale też ciężko się dziwić, żeby zawodnik ofensywny odstawił nogę i żeby nie chciał tej piłki dziubnąć tak zwanie bramkarzowi, gdzieś tam jeszcze go uprzedzić. Bugaj. No i proszę, poradził sobie tam, podwojony przez graczy włoskich. Teraz dobre, prostopadłe podanie w kierunku Tomasza Pięki. Pięko w walce z Della Valle. Dobrze się odwrócił nasz zawodnik, ale proszę, tam stoper Juventusu nie odstępuje go na krok. I teraz KJD tą piłkę ostatecznie przejął. I Włosi, myślę, wyprowadzą tą akcję, chociaż w aut wybił w tej chwili
włoski gracz, poirytowany trener z tego powodu, że to takie zagranie nie do końca nie do końca przemyślane. Mamy zmianę tymczasem w reprezentacji Polski. Opuści boisko Georges Chmiel, a w jego miejsce pojawi się gracz rekordu Bielsko-Biała Szczepan Mucha z numerem 18. 54. minuta. I drugim naszym piłkarzem, który wejdzie na plac gry, będzie Antoni Kozubal. I ten zawodnik zmieni Mateusza Kowalczyka z ŁKS-u Łódź. Także Kozubal i Mucha to są nowe ogniwa w naszym zespole. No i zobaczymy, jak zaprezentują się. Chwaliłeś Kowalczyka za ten występ. Chmiel może trochę mniej dzisiaj widoczny, ale na pewno piłkarz ŁKS-u w szczególności nam się pokazywał. Nie tylko w poczynaniach defensywnych, także próbował akcji od skrzydła. A tam tymczasem kolejny raz przedzierał się ten wspomniany przeze mnie Bugaj, który nie ustępuje tam Włochom i wymusił niejako ten faul Luki Lipaniego. I mamy dobrą sytuację z rzutu wolnego. Kacper Urbański. Jak na razie dobra zmiana Bugaja, jest aktywny, dużo gramy tamtą stroną. Widać, że zawodnicy wierzą jemu i ufają. I tutaj wywalczył w takiej już dobrej strefie ten rzut wolny. I miejmy nadzieję tylko, że będzie dobrze rozegrany. Widzimy tutaj ósemka. Dobra piłka, o jedele, blisko tego szczęścia, żeby wepchnąć tą piłkę do bramki, ale niestety najlepsza nasza okazja w tym meczu niewątpliwie do strzelenia gola. Jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze jest Kacper Urbański, ale pozwolił piłce opuścić plac gry. Będziemy wznawiać grę z autu. No i tutaj taki grymas na twarzy Marcina Brosza, no bo było blisko do objęcia tego prowadzenia. Tutaj na spalonym był oznaczony numerem 18 Szczepan Mucha. Zobaczmy to jeszcze raz. Urbański, przedłużenie piłki. No i tutaj odważne wyjście też Mastrantonio, który obronił ten strzał o jedele. No i mieliśmy fajną okazję do objęcia prowadzenia, ale ciągle w Gdyni bez bramek. Bardzo dobra sytuacja drużyny polskiej do zdobycia bramki, kapitalne zachowanie bramkarza Włoch. Tutaj o jedele niestety prawonożny zawodnik, a miał na lewej nodze. Myślę, że gdyby to była piłka na tej wiodącej jego nodze, byłaby to bramka. Byłoby łatwiej na pewno o bramkę, bo też doceńmy klasę włoskiego bramkarza, który dzisiaj, podobnie jak Oliver Sych, pewnym jest punktem swojej drużyny. Też nie tylko w bramce, też na przedpolu. Pamiętamy tą akcję, kiedy przerwał kontrę Polaków w pierwszej połowie, ale teraz mamy szansę. Tomek Pienko tam próbował, ale przeasekurowany dobrze przez tego De La Valle i też czujny Mastrantonio, który wyszedł wysoko. Proszę zobaczyć to jeszcze raz. Dalekie podanie. Tomek Pienko nie najlepiej może opanował tą piłkę w pierwszym kontakcie. I to też uniemożliwiło oddanie celnego strzału. Ale gramy dalej, jesteśmy przy piłce. Szukamy tej akcji, trochę przyspieszyła, mam wrażenie, ta gra po przerwie z obu stron. Teraz próba dalekiego podania w wykonaniu Włochów, ale czujnie Matysik i Polacy. Myślę, że zmiany wniosły wiele ożywienia. Widzimy taki polot w tej grze, jeszcze lepsze nastawienie ofensywne do tego, żeby zdobyć bramkę. Tymczasem faul w środkowej strefie boiska i Mancini będzie ukarany żółtym kartonikiem. To trzecie napomnienie zespole włoskim. No i mamy tutaj kartkę dla Manciniego, wcześniej De La Valle, a także Di Andrea otrzymali te kartki. No wyraźnie tam pomagał sobie ręką, uderzył naszego gracza, młody włoski napastnik. I mamy kartkę numer 3 w ekipie Włoch, a tymczasem mamy też zmianę numer 1. I właśnie Mancini opuści boisko, a w jego miejsce wejdzie oznaczony numerem 18 Antonio Raimondo, gracz Bolonii, gracz, który jest już w kadrze pierwszego zespołu. No i on od 59 minuty wejdzie na plac gry. Antonio Raimondo, taki napastnik, ale też potrafiący grać na skrzydle, piłkarz, no i chyba niezadowolony, myślę, Mancini ze swojego występu, zmarnował rzut karny, dostał żółtą kartkę, trochę powalczył z naszymi zawodnikami, najbliżej bramki był chyba na początku drugiej połowy, kiedy oddał ten taki sprytny strzał, gdzie piłka odbiła się od poprzeczki.
No myślę, że jeszcze rzut karny, którego nie wykorzystał. Zmarnował to tak. Na pewno wpłynęło na jego nastrój, kiedy opuścił plac gry, bo miał wymarzoną okazję do tego, żeby dać Włochom prowadzenie w tym meczu, a ciągle, przypominamy, jest tu 0-0. Teraz trochę takie zagranie ryzykowne było w wykonaniu Drapińskiego. Zych nieczysto trafił w piłkę i Włosi rozpoczną od rzutu rożnego. No, zła decyzja o jakości podania Drapińskiego na lewą nogę do Oliwiera. Grana piłka z kozłem. Ale teraz też Włosi się pomylili, bo to dośrodkowanie, umówmy się, należało do nieudanych. Zdecydowanie tego, który etatowo bije te kornery w zespole włoskim, czyli Luca Di Andrea. Sporo też ma do powiedzenia sędziemu, ma już żółtą kartkę, i tak się zastanawiamy, czy ten piłkarz, jeśli tak dalej pójdzie, dotrwa w ogóle do końca tego spotkania, ale sporo potrafi, ale też myślę, że troszeczkę musi przyhamować swój temperament, bo wiele też ma do powiedzenia niepotrzebnych rzeczy. No, mówimy o piłce młodzieżowej, chcą czuć się ważni, czują już, że wchodzą w tą dorosłą piłkę, ale jednak sędzia to jest sędzia na boisku i on w niektórych sytuacjach ma tą władzę. Polacy tymczasem znów dopingowani z trybun. Urbański, nie przepraszam, to nie Urbański, to był tam z numerem 21 Tomasz Pieńko. I teraz niedokładne zagranie jednych i drugich, bo najpierw polskiego gracza, a następnie też Włoch. Nie najlepiej się tutaj zachował, piłka z boku, od boku rozpoczniemy rzutem z autu. Rozpocznie Michłosz Brzozowski, oznaczony numerem 23. Ten mecz wchodzi w ostatnie 30 minut i tu myślę, że już coraz częściej będziemy widzieć błędy zawodników, bo trochę zmęczenia się pojawia i myślę, że jedni i drudzy będą chcieli właśnie wykorzystać taki błąd, jeżeli taki się pojawi. Fatikanti tymczasem rozpocznie od rzutu wolnego po faulu na Raimondo. Zagranie w kierunku Luki Di Andrei. Ten szukał prostopadłego podania do Raimondo, ale nic takiego się nie wydarzyło. Tymczasem dobrze rozpoczęliśmy my tą akcję we własnej strefie. Teraz Tomek Pieńko jest tam po lewej stronie. Utrzymuje się przy piłce, ale przegrywa ostatecznie niestety ten pojedynek z Riccardo Stivanello. Tymczasem odzyskuje piłkę Brzozowski. Próbował tak zagrać w kierunku Urbańskiego. Nie do końca dokładnie. No i Włosi, Raimondo tutaj, Luca Di Andrea, też Hasa jest po drugiej stronie boiska. Raimondo przy piłce ma obok siebie dobrze interweniującego i czysto, to jest najważniejsze, Wiktoria Matyjewicza. Włosi oczywiście domagają się kolejnej jedenastki, ale nie mają ku temu podstaw, bo myślę, że Wiktor Matyjewicz tutaj po prostu twardo, ale w granicach przepisów się zachował. I pojawiają się te błędy techniczne. Zobaczmy, tu bardzo dobre zachowanie. Matyjewicz. Bardzo dobrze patrzył na piłkę, czysto. Nie ma mowy o rzucie karnym, absolutnie. Czysto odebrana piłka, bardzo dobre zachowanie. Patrzył na piłkę, nie na zwody przeciwnika. I tutaj skuteczna interwencja. Na pewno wyróżnia się ten piłkarz dzisiaj w naszej drużynie. To już wielokrotnie mówiliśmy, że on i też Matysik dobrze antycypują to, co Włosi chcą zrobić. Wyprzedzają ich w swoich interwencjach. No i mamy kolejną akcję ofensywną biało-czerwonych. Tam Bugaj już zmierza w kierunku tej prawej strony, chociaż bardziej w tej chwili się przesunął do środka boiska. Bliżej prawej strony widzimy w tej chwili Szczepana Muchę i Bugaj pokazuje, że żeby szukać tego prostopadłego podania w jego kierunku. Tutaj Włosi reklamują zagranie ręką chyba, ale sędzia niewzruszony na ich tutaj protesty. Tymczasem Bugaj niedokładnie do Ojedele i tracimy piłkę na rzecz Włochów. Raimondo szukał faulu i znalazł to przewinienie Matysika. Dobrze powiedziałeś, szukał i znalazł, bo myślę, że to było takie dość przypadkowe muśnięcie zawodnika. Widzimy tutaj odmachnięcie ręką. Może tutaj też był kontakt stopą, ale nie taki, żeby powodował upadek, ale Włosi z tego słyną, że potrafią wykorzystać właśnie takie sytuacje. Dobrze tam się zastawia w tej chwili Kozubal. I on rozpoczął akcję Polaków. Kacper Urbański z lewej strony pokazuje się Brzozowski.
Gdzie jest Bugaj? On trochę po tym dobrym początku drugiej połowy, lekko schowany w tej chwili, ale teraz otrzymał podanie, no i proszę, tu próbował się zerwać sprytnie, no niestety piłka wyszła poza plac gry, chociaż aut jest dla nas, pokazany przez sędziego. Zdziwiony trochę był tą decyzją KJD, ale to my rozpoczniemy właśnie rzutem za linii bocznej. Bugaj w kierunku tam Kozubala, zdaje się, ale nie, przepraszam, w kierunku Muchy, ale piłka znów opuściła boisko. Błąd techniczny przy próbie przyjęcia tej piłki. W dość łatwy sposób tracimy tą piłkę, będąc na połowie Włoch. I znów przerwa w grze, tym razem z powodu faulu Raimondo, który wcześniej, tak jak mówiliśmy, szukał przewinienia, tym razem sam tutaj Antoniego Kozubala potraktował nieprzepisowo. I okres takiej brzydszej trochę gry z obu stron, bez akcji ofensywnej. Zobaczymy, co teraz wymyślą Polacy. Dobra, tutaj współpraca Brzozowskiego z Kacprem Urbańskim. W tej chwili znów Brzozowski na skrzydle się pokazuje, dośrodkowuje. Tam szukał właśnie Muchy w polu karnym, a Pieńko w roli lewoskrzydłowego tym razem. Trzech Włochów w pobliżu niego, zagrają do Brzozowskiego. Czy zdąży? De La Valle na rzut rożny. No i nieźle tutaj Polacy w tej małej grze się pokazali. A myślę, że ten Brzozowski po raz kolejny punktuje u trenera Broszy. Na pewno Miłosz Brzozowski, bardzo dobra akcja. Urbański. Wybijają Włosi, ale Matysik przejmuje, czy zdecyduje się na uderzenie. Próbował, jednak zblokowany tam przez piłkarza włoskiego, Lipaniego. I próbujemy, ale niedokładne to zagranie Bugaja tym razem i kontra Włochów. Jesteśmy na naszej połowie. Luis Hassa w tej chwili w pojedynku z Matysikiem. Hassa zagrywa do środka, jest tam Raimondo, ale czujnie też Zych. I brawo kolejny raz dla polskiego bramkarza, który ratuje nas przed chyba utratą bramki. Bardzo dobre zachowanie Oliwiera Zycha, który wyszedł do tego dośrodkowania w pole karne, w tą taką martwą strefę, najtrudniejszą dla obrońców, którzy wbiegają do bramki. I tutaj Oliwier na pewno zachował się kapitalnie. Raimondo, obok niego Matysik, wślizg Polaka, skuteczny, ale Włoch utrzymuje się przy piłce. W tej chwili sędzia pokazuje, że nic nie było. To dlaczego nie gramy? I piłka jest poza boiskiem. Nie, jednak nie. Jednak gramy dalej. No, nie wiem, czekali jeden i drugi chyba. Nie, trochę zaskoczeni tą decyzją może arbitra. Offside tym razem Raimondo na spalonym. I Włosi stracili w tym momencie szansę na stworzenie ofensywnej akcji. Znowu zobacz, Luca Di Andrea rozkłada ręce, coś gestykuluje w kierunku arbitra. No, ma ten chłopak chyba duży zasób słów. No myślę, że tak jak widzimy, to tak, chyba jest tutaj jednym z liderów tej drużyny, jeśli chodzi o mówienie, gestykulowanie, bo widać się tym zdecydowanie wyróżnia. Oliwier Zych rozpoczyna powoli, spokojnie akcję naszych piłkarzy, naszej reprezentacji, która, przypominam, teraz Bugaj, która dąży też do tego, żeby tutaj stworzyć jakąś akcję ofensywną. Nie jest to mecz taki stricte ofensywny z obu stron, natomiast są te akcje, są te próby zarówno jednych, jak i drugich, żeby tutaj rozstrzygnąć to spotkanie na swoją korzyść. No i czekamy na tą jedną, być może decydującą akcję, bo to tak wygląda na to, że jeżeli ktoś tu wygra, to chyba 1-0. No tak, dwa zespoły chcą wygrać i to jest właśnie piękne. Nie ma tutaj bronienia. Teraz groźna sytuacja, przerwę ci na chwilę, bo Włosi rozgrywają dość łatwo piłkę w polu karnym. No i teraz Brzozowski dobrze tutaj przyasekurował Lipaniego, odebrał mu piłkę, ale jeszcze ciągle Włosi. Proszę bardzo, kolejna praca Brzozowskiego w defensywie. Out dla Włochów, ale ten piłkarz naprawdę dzisiaj zostawia płuca na boisku. Chciałbym zobaczyć tę sytuację, bo wydaje mi się, że ostatni piłkę dotykał zawodnik z Włoch. O, nabił piłkę, wydaje mi się, a może pomyliłem się. W każdym razie chwalimy Brzozowskiego, bo on tutaj ma niespożyte siły i ciągle jest i w przodzie, i w tyłach. Pomaga tutaj zdecydowanie naszym stoperom, bo gra naprawdę dobrze ten gracz i widać, że
No, jeśli chodzi o taką nieustępliwość, o to, jak się też zachowuje w tej defensywie, stoi twardo na nogach i pokazuje swoje walory. Ogólnie dwa wahadła mamy takie, które potrafią w ofensywie skutecznie zadziałać, a jeszcze tu widzimy, że i w defensywie potrafią dobrze funkcjonować, a wiemy, że w tym systemie te wahadła są bardzo istotne. One odgrywają kluczową rolę, szczególnie w tych działaniach w ofensywie. KJD tymczasem zerwał się tam po lewej stronie, dośrodkowanie prawą nogą. Nie jest tak, że ten lewonożny nominalnie piłkarz, widać, że prawa noga też mu nie służy do tramwaju, jak się to mówi. Tak, a wiemy, że często ci zawodnicy lewonożni mają problemy z posługiwaniem się prawą nogą, a tutaj i uderzenie z dalszej odległości prawą nogą i dośrodkowanie, czyli jest zdolność. Do prawej strony często tak. Też prawą nogą, także ten gracz tutaj potrafi, bo i lewą nogą potrafi też oczywiście zagrać. No bo jest jego wiodąca noga lewa. Tutaj trzeba pamiętać, że to jest dla zawodników działających w obronie bardzo trudne do rozszyfrowania, bo wiemy, że może pójść i w jedną, i w drugą stronę. 2-1, tymczasem w Rumi Estonia strzeliła bramkę kontaktową i w tym momencie nic się tutaj nie zmienia w kontekście sytuacji w tabeli, no bo przy tych rezultatach Polska ma 7 punktów, Włosi 4, a Bośnia 3 punkty. No to widzimy, że Włosi zdecydowanie przesuwają linię obrony do wysokiej strefy i zmuszają właśnie Oliwiera Zycha do długiego podania i w prosty sposób odbierają tą piłkę. 20 minut pozostało do końca meczu w Gdyni, 0-0, wynik premiujący jak na razie oba zespoły awansem do dalszej rundy, natomiast no, ciągle szukamy tutaj okazji bramkowej, ciągle szukamy drogi do tego, żeby pokonać włoskiego golkipera. Tam dopatrzył się teraz przewinienia Szczepana Muchy, arbiter dość drobiazgowo tutaj wychwytujący, myślę, te wszystkie faule, ale też trzeba go pochwalić za to, że panuje nad tymi czasami rozgrzanymi głowami, szczególnie Włochów. No i tutaj prowadzi ten mecz jak najbardziej prawidłowo. Nie wiem, czy to nie był właśnie, czy sędzia boczny nie pokazał pozycji spalonej w tej sytuacji, no ale to panują sędziowie nad tym. Jeżeli był to faul, to drobiazgowy, a jeżeli spalony był, to wierzymy, że tak się faktycznie ułożyło. Teraz nie zdążył do piłki długiej, takiej zagranej Bugaj, już z zakońcowej linii dośrodkowywał. I też tam asystent sędziego czujnie podążał za akcją i oczywiście zdążył to wychwycić. Włosi tymczasem niedokładne wybicie piłki. Teraz próba prostopadłego takiego zagrania w kierunku Muchy. Brzozowski tam teraz przesadził z kolei z przewinieniem, dostanie żółtą kartkę. Ale bardzo dobre przejście do obrony Brzozowskiego. Od razu po stracie obrona w przód, odbiór piłki i próba zainicjowania właśnie tego ataku. Kacper Urbański opuszcza plac gry. Nie, przepraszam, to we włoskiej drużynie mamy zmianę. Luca Di Andrea opuścił plac gry, a w jego miejsce Samuele Viniato, który zdobył 2 gole w ostatnim meczu przeciwko Bośni. No i takiego jokera tutaj wypuszcza na plac gry Alberto Bolinia. Schodzi ten, którego tak wielokrotnie dzisiaj żeśmy też chwalili w naszej drużynie, czyli Brzozowski, i za niego Tomaso Guercio. Tylko trzeba pamiętać, że Viniato zdobył te 2 bramki z rzutów karnych, ale to trzeba też umieć zrobić. Mancini tego nie zrobił na nasze szczęście i miejmy nadzieję, że Viniato w dzisiejszym meczu nie będzie miał takiej okazji, żeby wykonywać rzut karny. Tak jest. Włosi wygrali ten mecz 3-2, ten o którym wspominasz. No i właśnie gracz Mący dwa te gole strzelił dla reprezentacji Italii, która no, jak widać, w tym turnieju uchodziła za dużego faworyta, no a z trudem tutaj te punkty na razie 3 wywalczyła. KJD tymczasem troszeczkę zwolnił, przełożył sobie teraz na prawą nogę. Seria zwodów tego piłkarza i zablokowane uderzenie obrońcy włoskiego. A tam czujnie z tyłu Stivanello.
Ale tak jak mówiliśmy, piłka młodzieżowa, niby to jest zespół, który wszyscy chwalą, którzy wszyscy wyróżniają jako ten najlepszy. Uwaga, bo groźna sytuacja. Tam zagranie w taką strefę niczyją, no ale dobrze interweniował tam oznaczony numerem 17 właśnie Tommaso Guercio i teraz drużyna włoska, dośrodkowanie w pole karne, był tam Raimondo, uderzenie głową, ale piłka jeszcze nie opuściła placu gry. Viniato tymczasem właśnie odgrywa do Kajode. Kajode będzie szukał dośrodkowania, nie, jednak poszukał Lipaniego. Lipani z dystansu, ale kolejny raz Włosi mylą się w tym uderzeniu z dystansu i kolejny raz mamy niecelny strzał włoskiego piłkarza. Tak, tam sprytne zachowanie Viniato w polu karnym, podepchnął naszego zawodnika, wypracował sobie pozycję, odebrał piłkę i mogli kontynuować dalej Włosi atak. No i kolejne uderzenie z dalszej odległości Włochów. Tymczasem nasi piłkarze próbują przerwać i skutecznie teraz to robi Miłosz Matysik, Bugaj. Bardzo dobra, mała gra. Teraz tak. Dobra, mała gra. Urbański zostawił piłkę Guercio. Guercio, gracz Interu, Mediolan. W tej chwili on dosyć szybko tam zagrywa piłkę w kierunku Szczepana Muchy, który chyba troszeczkę za późno wystartował. I to, co cały czas mówimy, bardzo dobra, mała gra, zmiana kierunku ataku, ucieczka z tego pressingu Włochów i 20 metrów od bramką. Brakuje właśnie tej precyzji, tego ostatniego podania, tego takiego wypieszczenia, żeby doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mogli skutecznie oddać strzał do bramki. Drapiński przez Zycha. Będziemy tutaj teraz rozpoczynać znowu atak naszego zespołu. Matysik. Drapiński. Pokazuje trener włoski, żeby przesunęli się bardziej w kierunku naszej defensywy. Pomocnicy włoscy. No, na razie skończyło się to faulem w środkowej strefie i biało-czerwoni będą musieli się bronić, a składra Azzurra rozpocznie, wznowi grę odrzutu wolnego. Tutaj jeszcze napomina trochę sędzia, upomina sędzia Tomasza Pieńko, żeby się odsunął, żeby pozwolił De La Vallemu tutaj tą grę wznowić. No i proszę, Viniato, on jest taki dosyć ruchliwy, można powiedzieć, z tą piłką. Nisko stojący na nogach filigranowy pomocnik włoskiej drużyny. Gdzieś tam próbował szybko wznowić tą akcję, ale na spalonym KJD. Tak, widać, że ma taki błysk w sobie Viniato. Widać, że bardzo dobrze kontroluje piłkę, potrafi przyspieszać tym driblingiem, który posiada. Widać, dobry podaniem. No jest spryciarzem, widać, takim spryciarzem i trzeba na niego zwrócić uwagę, żeby piłka gdzieś nawet czasami taka przypadkowa nie spadła mu pod nogę, bo widać, że ma i technikę, i zmysły, i przewidywalność, przewidywuje, gdzie ta piłka może się znaleźć. Guercio. W pojedynku dość skutecznym dziś w poczynaniach defensywnym Mizorim, ale poradził sobie Tommaso Guercio tutaj z tym zawodnikiem. Drapiński przez Zycha. No i tam też pokazują się od razu do grania zarówno Matyjewicz, który właśnie teraz długim podaniem stara się tam uruchomić Szczepana Muchę. Mucha jest tam w bocznym sektorze boiska. Czy będzie próbował gry jeden na jednego? Taka próba nastąpiła, ale też nastąpiła strata piłki, sędzia tam nie dopatrzył się przewinienia piłkarza włoskiego. Zobaczmy to jeszcze raz. No nie wiem, czy nie było faulu gracza z Włoch, który zostawił tą prawą nogę i gdzieś tam uniemożliwił Polakowi kontynuowanie tej akcji, ale zostawmy już to. Piłka poza placem gry i też tutaj mamy brak ochraniacza, zauważył arbiter Tommaso Guercio. No i musi reprezentant Polski w tej chwili uzupełnić jedną z desek, wyszedł z jedną na plac gry, to tak też chyba troszeczkę arbitrowi technicznemu powinien bardziej chyba skrupulatnie Maltańczyk tutaj to sprawdzić. Tak jest, fajnie, bo jak mówisz Tommaso Guercio, to tak jakbyś mówił o reprezentancie Włoch, a jednak to jest nasz zawodnik.
Tak jest, urodzony w Kodoniu, ale narodowość oczywiście polska i ten rocznik 2005, czyli 17-latek, dobrze tutaj sobie poczyna gracz, jak mówiłem, Primavery Inter Mediolan. Urbański, De La Valle obok niego, no też mają z nim kłopoty, bo Kacper też mocno stoi na nogach, też utrzymuje się przy piłce. Co prawda Włosi w tej chwili ją przejęli, no i mają przewagę liczebną. W tej chwili KJD się rozpędził, jest obok niego Raimondo. Raimondo jest też tutaj szukający tego Viniato, ale Raimondo złe rozwiązanie, myślę, wybrał, bo szukał tam gdzieś podania w kierunku środkowej strefy pola karnego, gdzie był też Luis Hasa, a chyba bardziej tutaj do grania pokazywał się Viniato. Bardzo dobre wyjście z szybkim atakiem, szczególnie włączenie się wahadłowego, tak, lewego, ale dobrze, że zły wybór Raimondo wybrał, bo mogła być to bardzo groźna sytuacja. Z pewnością. Teraz twardo tam o Jedele próbował powalczyć o piłkę. Włosi próbowali zaskoczyć Polaków, no a teraz tutaj Mizori odebrał futbolówkę, no i on w ataku na naszą bramkę. Mizori, strzał zza pola karnego zblokowany przez Matysika. No i mamy rzut z autu. I tak gramy w tej obronie właśnie twardo, zdecydowanie, ale skutecznie, też trzeba to powiedzieć, i bardzo dobrze. To możemy zdecydowanie Polaków dzisiaj za tą postawę w defensywie pochwalić. Tak, bardzo dobre też zachowanie Mizori, który... I zobaczmy, kolejny raz ten, który tutaj wszedł, czyli Viniato nam się... A nie, przepraszam, to był Lipani. Ten, który uderzał na bramkę. Zaraz zobaczymy to jeszcze raz. Nie, przepraszam, to był Viniato. Viniato na pewno. Tak, Viniato uderzył na bramkę i mieliśmy tutaj, no, blisko szczęścia był ten piłkarz, który w tej chwili wykonuje stały fragment gry, dośrodkowanie w pole karne, ale tam czujnie zachował się kolejny raz nasz obrońca i próbujemy coś stworzyć z tej przejętej piłki. Faulował tam wyraźnie swojego rywala Pienko. Bardzo dobrze ustawiony jest przy stałych fragmentach Wiktor Matyjewicz. Bardzo dużo piłek właśnie wygrywa na ten pierwszy słupek bity i pokazuje to, że te warunki fizyczne i gra głową to jest jego atut. Z pewnością. Lorenzo De La Valle, tymczasem tutaj Luis Hasa, dawno tutaj niewidziany, trochę przygasł nam w drugiej połowie ten piłkarz, który był bardzo aktywny do przerwy, no ale w tej chwili faul na nim i od rzutu wolnego znów Włosi rozpoczną. Tymczasem 2-2 w starciu Estonia, Bośnia i Hercegowina, no a to oznacza, że Włochom musi się troszeczkę zacząć spieszyć, bo w bezpośrednim meczu, przypomnę, oni z Estonią przegrali i przy równej ilości punktów, a tak może być, po 4 oczka będą mieli, będzie decydował ten właśnie bezpośredni mecz. Tak, mała tabela i tutaj będzie ciekawie, musielibyśmy zajrzeć, policzyć. Bezpośredni mecz między Estonią tylko? I Włochami. No tak, tylko. Bo Polacy przy remisie, jeżeli się utrzyma tutaj remis, będą mieli 7 punktów. Na Estonii będzie miała 4 punkty i Włosi również 4 punkty, a Bośnia tylko 1. W związku z tym, a faktycznie, to między dwoma, będzie dokładnie. Bilans tutaj między dwoma zespołami. I lepszy ma Estonia. I lepszy ma Estonia i tutaj jak na razie Włosi na krawędzi odpadnięcia z tego turnieju, co byłoby, myślę, wielką sensacją. No na pewno. Zespół, który jakby wskazywany przez kandydatów, nawet myślę do Mistrzostwa Europy, nie wyszedłby z grupy, no to w pierwszej fazie to byłoby na pewno zaskoczenie dla wszystkich. Gra przerwana po raz kolejny, no i my tutaj mieliśmy faul właśnie na Tomaso Guercio. No ciekawe, czy zawodnicy z Włoch dostają taką informację. Z jednej strony to może trochę związać im nogi, z drugiej strony może im
pomóc w tym, że muszą być bardziej odważni w tych atakach. A co, na, co, co z, te, z czego może skorzystać reprezentacja Polski? Bo wiemy, że jeżeli zaangażują dużą ilość zawodników do atakowania, możemy przerwać, przejąć tą piłkę i wykonać szybki atak i może zaskoczymy właśnie Włochów. Bardzo dobra akcja. Oni, teraz zagranie w kierunku Raimondo. Raimondo będzie sam na sam z Zychem, no i miał świetną okazję do tego, żeby objąć prowadzenie włoski zespół. No ale ten piłkarz kolejny raz, myślę, w tym spotkaniu, to przepraszam, był Luca Lipani oczywiście, a tym, który mu zagrywał piłkę, to był Viñata. No i Viñato i, no i nie wykorzystał tej sytuacji włoski pomocnik. Ale kapitalne zachowanie, odbiór piłki, zagranie w trójkącie, pójście za akcją, kapitalne podanie Viñato w tą wolną przestrzeń, gdzie nie było za dużo tej wolnej przestrzeni, ale jednak zmieścił, no i naprawdę znakomita sytuacja. Ja bym powiedział, że to była najlepsza sytuacja w dzisiejszym meczu, oprócz może tego rzutu karnego, ale kapitalnie wyszli do tej akcji, no i stworzyli najgroźniejszą sytuację. Dokładnie tak było. Niemniej ciągle w Gdyni bezbramkowy remis, co też jakby zmiana. Mieliśmy tutaj oczywiście, jako po Regunezji zmienił tego, który sporo się dzisiaj napracował, czyli Michaela Kajode, i widzimy go na placu gry, zawodnika z numerem trzecim. I co jest charakterystyczne, to musimy wiedzieć, że w tym układzie, kiedy gra się z wahadłowymi, oni są często zmieniani, ponieważ są obciążeni bardzo dużą intensywnością i objętością, jeśli chodzi o pokonywanie dystansu. I tutaj widzimy, że dwóch wahadłowych polskiej reprezentacji zmienionych, teraz KJD zmieniony, tak naprawdę został jedyny wahadłowy, to Misiori, który jest teraz właśnie przy piłce. Tak jest. Ale wszedł też na plac gry oznaczony numerem 8 Justin Kumi w zespole włoskim. Widzimy go teraz w środkowej strefie boiska. No i on będzie tutaj, myślę, próbował też przechylić losy tego meczu na korzyść zespołu włoskiego, a zmienił Luca Lipaniego. No naprawdę zapowiada nam się bardzo emocjonująco ta końcówka. Widzimy kolejna zmiana w naszym zespole. Na boisko będzie wchodził Miłosz Kurowski, który będzie zmieniał Tomasza Bieńko. Tak jest, 87 minuta. W Rumi tymczasem doliczony czas gry i 5 minut tam dłużej będą grały oba zespoły, więc no te emocje, myślę, tutaj sięgają zenitu. No, gra idzie o dużą stawkę. Myślę, że Włochów jeszcze może to uratować, że wychodzi jeden zespół z może te 4 punkty dać im. Tak, ale to wiesz, to jest analiza wielu tutaj grup. Oczywiście, które oczywiście. Coś tam może im to dać, natomiast teraz no, trudno nam będzie to wszystko skonfrontować, bo te mecze jeszcze w innych grupach trwają i ta rywalizacja, no, gdzieś tam będą musieli spoglądać. Ale nie dzielmy jeszcze skóry na niedźwiedzie, tu jest jeszcze trochę grania, 3 minuty do końca tego regulaminowego czasu gry i pewnie kilka minut jeszcze na pewno arbiter doliczy, więc zobaczymy, czy Polacy zdołają tutaj pogrążyć Włochów kolejną jakąś jedną akcją, która by tutaj pozwoliła nam uzyskać prowadzenie w tym meczu. I miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie, bo naprawdę Polacy, przypomnę teraz, no, Raimondo urwał się, niestety dość prosty błąd, ale też prosty błąd Raimondo, który za krótko zagrał piłkę i uratował tą sytuację, naprawił swój błąd przed kilkudziesięciu sekund Matysik w tej chwili tą zdecydowaną interwencją. Myślę, że tu błąd techniczny zawodnika spowodował, że nie mieliśmy trudnej sytuacji, a szczególnie Oliwier Zych. Tak, bo Raimondo kolejny raz zagrał niedokładnie. On chaotycznie dosyć gra, ten piłkarz. Nieregularnie. Myślę, że dużo więcej pożytku było, jeśli chodzi o atak włoski z Tommaso Manciniego. Ale nie doszedł do tak klarownej sytuacji, bo to też trzeba pochwalić, że tutaj Raimondo z kolei doszedł do tych sytuacji. I teraz zagranie w kierunku Szczepana Muchy. Włosi przesunęli ewidentnie ciężar gry w kierunku naszej bramki. Tutaj w tej chwili
Luca Di Maggio, również ten, który wszedł na plac gry i świetna okazja Włochów. No i spalony na szczęście, ale no zarówno Kumi, jak i Kumi przede wszystkim był tutaj, myślę, no tym, który mógł strzelić tego gola, nawet gdyby on nie został uznany, ale nie doszedł na szczęście do piłki. Tak, takie sytuacje mieliśmy już podczas dzisiejszej gry, że Polska nisko ustawiła obronę i pozwolili sobie na wstrzelenie tej piłki właśnie, bo to nawet nie było dośrodkowanie, a może takie wstrzelenie piłki na wbiegającego zawodnika. Myślę, że wiedzą o tym, co się dzieje w Rumi i spieszy im się wyraźnie. Zauważyłeś, że jakby tutaj żwawie jakby Włosi się poruszają, a Marcin Brosz też tutaj ekspresyjnie pokazuje, żeby przesunąć się bliżej tutaj piłki, żebyśmy próbowali jednak no, szybciej przerwać tę akcję Włochów. Mamy gola dla Estonii tymczasem i 3-2 prowadzi Estonia, taką mam informację, ale moment, czy potwierdzę to jeszcze, czy to nie strzeliła bramki Bośnia, bo... Czyli mamy potwierdzenie, Estonia zdobyła bramkę i mamy wynik 3-2 dla Estończyków, a to oznacza, że będą oni mieli 6 punktów. I w tej chwili no, Włosi już w bardzo trudnej sytuacji muszą liczyć tutaj na to, że wygrają z nami. Wówczas byłaby mała tabela, ale oni przy jednej, 4 minuty mamy doliczone, przy jednej, szybko to liczę, przy jednej strzelonej bramce, no nie, nas na pewno nie wyprzedzą. Natomiast w przypadku Estończyków, no tak, to już Estonia ma w małej tabeli 2-2, jeśli chodzi o starcia z Włochami i z Polską, jeśli chodzi o bramki. No i Włosi przy wyniku 1-0, w tej chwili wynik 1-0 nic im już nie daje. Także... Ale myślę, Kuba, że z 6 punktami to będzie łatwiej zespół, który mógłby oczywiście wyjść z tego trzeciego miejsca. Ale to na razie te statystyki i te wyliczenia, no tutaj na szybko robione oczywiście zostawmy. Natomiast Estonia no, z wyniku 0-2 podniosła się na 3-2. To na pewno niespodzianka tych eliminacji, postawa tej drużyny, która grała może defensywny futbol z Włochami, nie mogła grać inaczej, nie chciała się otwierać, a jednak znalazła sposób na reprezentację Italii, wygrywając 2-0. Dzisiaj podniosła się z rezultatu 0-2 na 3-2, więc szacunek dla tych chłopaków z Estonii. Szacunek też dla Polaków, którzy spokojnie chcą dowieść ten wynik bezbramkowy, korzystny dla nich. Wynik, który będzie oznaczał, że zajmiemy pierwsze miejsce w tej grupie. Z dorobkiem 7 punktów wyprzedzimy Estonię, którą pokonaliśmy 2-0. Wcześniej także 2-0 wygraliśmy z Bośnią i Hercegowiną. Nie tracimy gola w tym turnieju póki co, więc same plusy, jeśli chodzi o grę defensywną. Mamy potwierdzenie ostatecznego wyniku meczu w Rumi. Estonia wygrała 3-2 z Bośnią i Hercegowiną i melduje się w drugiej rundzie eliminacji, można tak powiedzieć, a za chwilę to samo będzie można powiedzieć o Polakach. No a Włosi, no cóż, mają tutaj pewien kłopot. Jeszcze oczywiście mamy 2 minuty do końca tego spotkania, tego doliczonego czasu gry. Może jeszcze pan Mucha okaże się sprytniejszy tam od włoskiego środkowego obrońcy, ale tak się nie dzieje. Ucieka teraz włoski piłkarz ze spalonego, chociaż teraz mamy piłkę źle zagraną, no i faulował tam ewidentnie chyba piłkarza włoskiego nasz gracz, ale sędzia nie przerwał gry i jest rzut karny jednak mimo wszystko. W ostatniej sekundzie czekał do końca tej akcji turecki arbiter i czekał z tym, żeby no tutaj zobaczyć, jak się ta akcja zakończy. I co ciekawe, Viñato na boisku i to jest dla nas problem. Miejmy nadzieję, że nie wykorzysta tak skutecznie jak w meczu z Bośnią rzutu karnego. Trzeba powiedzieć, że... Czerwona kartka dla Wiktora Matyjewicza tymczasem. Kapitalnie grającego Kuba, tak. Bo naprawdę chwaliliśmy go i grał naprawdę dobre zawody. I zobacz, co to znaczy koncentracja do ostatnich sekund, kiedy mówiliśmy, że już witamy się praktycznie z gąską, że
mamy to, co chcemy. Ciągnął tutaj za koszulkę. Ewidentnie, ewidentnie tutaj nie ma o czym mówić. Przegrał pozycję, Viniato wszedł przed Wiktora. Ale Oliwier, zobacz, wygrał ten pojedynek. Oczywiście, wygrał. Wygrał ten pojedynek, żółta kartka tam jeszcze dla Kozubala, zdaje się, za pewne protesty. I Kuba, bardzo ważne, że sędzia zachował przytomność, że pozwolił grać, że nie było od razu gwizdka, tylko gdzieś kontynuowali tą, odłożył tą karę. Viniato będzie wykonawcą tego rzutu karnego, czyli sam poszkodowany, ale ja myślę, wiesz co, coś mi mówi, że Oliwier Zych tutaj w Gdyni bramki nie puścił. I zobacz, znowu Dudek Dens. Zobaczymy, jak polski bramkarz... Ciekawe, czy pamiętał to. Jednak nie i Włosi biegną szczęśliwi, bo jest ta bramka na 1-0, no ale... Kuba, lepiej się nie dało uderzyć rzutu karnego. Nie dało się, zobaczysz w powtórce. Znam się na tym. Minuta. I teraz mamy taką sytuację. Polska wygrała 2-0 z Estonią i przegrywa 0-1 z Włochami. Ma 3 punkty. Włosi 0-2 z Estonią, 1-0 z Polską. Mają 3 punkty. I Estonia 2-0 wygrywa z Włochami i przegrywa 0-2 z Polską. Mamy bramki 2-1. Estończycy mają bramki 2-2, a Włosi mają bramki 1-2. W tej małej tabeli są najsłabsi. Tak. Także ta bramka i ta radość Włochów, no szalenie tutaj mocna i ekspresyjna, ale chyba ławka trenerska sobie bardziej zdaje sprawę od piłkarzy, że to jeszcze nie przesądza tutaj ich awansu, a wręcz przeciwnie. No jeszcze trochę problemów będzie. Będą jeszcze kartki też tutaj, myślę, dla członków naszego sztabu chyba, albo któregoś z graczy rezerwowych. Trudno tutaj nam z góry dostrzec, kto został ukarany tym kartonikiem, ale pokazywał sędzia tą żółtą kartkę w kierunku rezerwowych, a Włosi no, będą musieli szukać drugiego gola, żeby tutaj o czymś myśleć. A wtedy, wiesz co będzie? Wtedy wszystkie drużyny, jeżeli Włosi wygraliby ten mecz 2-0, będą miały stosunek goli 2-2 i po 3 punkty. No i tutaj ryzykowne zachowanie Igora. Tutaj naprawdę Igor Drapiński zaatakował piłkę bardzo agresywnie, ale skutecznie i to jest dla nas najistotniejsze. Ale ciągle Polska na pierwszym miejscu w tej grupie przed Estonią i przed Włochami, którzy no, będą musieli szukać drugiej bramki, żeby tutaj o czymkolwiek myśleć. Mamy już koniec tego spotkania, proszę Państwa. Wynik tego meczu 1-0. Włosi się cieszą. Jakieś tam jeszcze drobne przepychanki. Cieszą się z tego, że wygrali, ale chyba nie do końca sobie zdają sprawy tutaj z regulaminowych. Niepotrzebna sytuacja. Niepotrzebna, Kuba, zobacz, sytuacja. No, zupełnie niepotrzebna. Kompletnie pogubili się młodzi zawodnicy. Niepotrzebnie tutaj. Myślę, że to się może skończyć czerwonymi kartkami. Zobacz, sędzia idealnie ustawiony, tylko szuka, kto jest głównym winowajcą tego. No, złe zachowanie młodych chłopaków. Widzimy, trenerzy rozdzielają, zachowują chłodną głowę. No widzisz, to są emocje. To są emocje, Kuba. To są jeszcze młodzi chłopcy, którzy nie potrafią w takich sytuacjach ocenić racjonalnie tego, jakie mogą być konsekwencje w tym, a... Widzimy, o już są kartki, już wyciąga pan sędzia kartkę, ale całe szczęście, że to są tylko żółte kartki. Szczególnie tutaj mówimy w kontekście naszej reprezentacji, która awansuje z pierwszego miejsca. Tak, i to jest to dla jest nas jakby najistotniejsze. Tylko mówię, Kuba, gdyby tutaj się czerwona kartka za takie zachowanie zdarzyła, to by było po prostu złe. Tam widzę, że Kajode dostał żółtą kartkę, zdaje się, który już opuścił wcześniej plac gry. Arbiter też będzie chyba odsyłał wszystkich. Polacy klaszczą, Polacy są szczęśliwi, Polacy są zadowoleni z tego, że awansowali do następnej rundy, a Włosi, no cóż, przegrali to spotkanie, przegrali tę eliminację. Niepotrzebnie tam, myślę, jeden z naszych chłopaków też pokazuje gesty pewne w kierunku Włochów, ale to już się zakończyło tutaj to spotkanie. Najważniejsze jest to, że my awansowaliśmy dalej razem ze Estończykami. Widzimy tutaj fragmenty tej drugiej części spotkania i tutaj ten, który myślę najwięcej ożywienia wniósł we włoskie szeregi, Samuele Viniato, na pewno się wyróżniał ten piłkarz, strzelił tego gola. Tam teraz widzę, że trener tłumaczy chyba Włochom co i jak. Tutaj jest ta bramka właśnie strzelona z rzutu karnego. Szalona radość była Włochów po tym golu, ale nie znali chyba tego, może, że Estonia
to spotkanie wygrała. Tutaj potwierdzenie tych wszystkich wyników, dzisiejsze mecze. Polska-Włochy 0-1, Estonia-Bośnia i Hercegowina 3-2. Niesamowity przebieg tego meczu, to trochę jakbym szukał analogii do siatkówki, jak nie wygrywasz 3-0, to przegrywasz 2-3 i mamy potwierdzenie tabeli. Polska, pierwsze miejsce w grupie, 6 punktów, bramki 4-1, drugie miejsce Estonia, również 6 punktów i bramki 5-4, a Włosi bramki 4-4, ale tutaj mała tabela decydowała i mówiliśmy o tym, że po prostu zabrakło im bramki strzelonej na przykład Estończykom. Czy tutaj najważniejsze jest to, że wchodzimy, że wchodzą Estończycy, Włosi będą musieli liczyć na łut szczęścia, na to, że awansują może jako ten zespół najlepszy z trzecich miejsc. Robią sobie teraz pamiątkowe zdjęcia, ale to nie jest istotne. My patrzymy na naszych, my chcemy, żeby ta drużyna Marcina Brosza rozwijała się dalej, żeby wygrywała, żeby dążyła do swoich celów. I tego tym chłopakom życzymy, bo w tym turnieju w Gdyni pokazali się z dobrej strony. Pokazali się z dobrej strony, gratulujemy im. Jedna mała uwaga, muszą panować nad swoimi emocjami, bo tak jak zachowali się na koniec, no nie jest to potrzebne. Ale to jest piłka młodzieżowa, wiesz dobrze, tak, że tutaj chcielibyśmy, żeby było trochę inaczej. Emocje tutaj wzięły górę. Tymczasem żegnamy się już z Gdyni. Polska przegrała z Włochami 0-1, ale to jest dla nas porażka, która oznacza zwycięstwo, bo oznacza, że gramy dalej w eliminacjach Mistrzostw Europy do lat 19. Za spotkanie dziękuję już Państwu Krzysztof Brydy i Kuba Staszkiewicz. Do widzenia.